Pszczeli Świat Sztandery to audycja, która ma przybliżyć pszczelarzom i nie tylko współczesne problemy pszczelarstwa, produkty pszczele oraz wszelkie zagadnienia związane z pszczołami. Obserwować możecie nas na Facebooku, kanale YouTube Pasieka Dziadka Tatka oraz portalach podcastowych. Sebastian Sztandera, zapraszam serdecznie. Gościem pierwszego odcinka jest Tomek Radziwonowski, właściciel sklepu pszczelarskiego, pszczelarz, hodowca. Cześć, witam Cię Tomku. Cześć Sebastian. Tomek, powiedz mi, zajmujesz się pszczołami od kiedy? Przeszedłeś ten etap pszczelarza, czy od razu poszedłeś w stronę hodowcę? Wiesz co, przeszedłem etap pszczelarza, to był bardzo krótki etap, praktycznie mówimy około 12, jednego sezonu, tak? Bo pszczoły mam od 2015 roku, czy od, w sumie od niedawna. Też to było takie spontaniczne, nie było poprzedzone jakimiś, wiesz, tradycjami rodzinnymi. Czy... Właśnie. Czy zacząłeś od tego, że to było dziadek, pradziadek, czy nie, po prostu nie, obudziłeś się kiedyś i stwierdziłeś, że... Obudziłem się i stwierdziłem, że potrzebuję jakiegoś ładnego akcentu ludowego i myślę, takiego, wiesz, rustykalnego, i ul bardzo pasował do tego tematu i... Dało mi się dwa ule kupić, takie tylko i wyłącznie ozdobne, także one nie były zasiedlone. I po kilku tygodniach tak postanowiłem, że może jednak tam trzeba byłoby zasiedlić. To ule warszawskie, do teraz one są używane w Pasiece w sumie jako takie miejsce do przetrzymywania różnych potrzebnych rzeczy, typu jakiś stary podkurzacz, czy jakieś zapasowe dłuto, cokolwiek, ale są bardziej jako ozdobne, tak, nie zasiedlone. Ale zacząłeś bardzo mocno, bo uderzyłeś od razu w trzy dziedziny pszczelarstwa, bo sklep ze sprzętem pszczelarskim i oczywiście z produktami pszczelimi, hodowla od razu produkcja sprzętu, wszystko naraz. No. Tak, i w 2016 otworzyliśmy sklep pszczelarski, firmę, która na stolarnię, hodowlę. Wtedy zakupiłem sporą ilość rodzin. No i tak się zaczęło. Trochę było pod górkę z wieloma rzeczami, tak, z tematami, bo to jest jakby dla mnie był bardzo nowy temat, no, nowa dziedzina, którą trzeba było zrozumieć i trzeba było opanować jakieś zasady podstawowe, czy już później bardziej zaawansowane, ale to była nowość, tak. Ale hodowla, no bo przyjechałeś z Anglii, tak? Wyjechałeś tam w celach zarobkowych i przyjechałeś... Kilkanaście lat byliśmy za granicą i po to wspólnie powrocie. Razem z żoną, tak? Dokładnie. Żona coś się zastanawiała, sprzeciwiała? No bo wiadomo, to spora inwestycja poszła na takie... Tak, no wiesz, to żona no, wspiera mnie, aczkolwiek no, pomysł, wiesz, postawienia dużej pasieki na czegoś, z czym, wiesz, kompletnie nie mieliśmy pojęcia. No, każdego normalnego człowieka przeraża, tak? Szczególnie, że są żywe zwierzęta, to nie jest jakaś produkcja, gdzie twoje brak wiedzy, czy jakieś zaniedbania, czy coś nie będą wpływały na tą produkcję, tak? A tutaj mamy żywe zwierzęta, trzeba inaczej troszeczkę podchodzić do tego. No twoja wiedza, skąd? Skąd wiedzę? Wiesz co, teraz obecnie tylko wiedzę z internetu się pozyskuje. No, jest trochę literatury. Literatura w języku polskim jest no, w większości przypadków, no praktycznie jest do tyłu, tak? Jeśli chodzi o badania, jeśli chodzi o zmiany klimatu, czy zmiany w postaci no, presji patogenów na rodziny pszczele, tego za dużo nie ma, nie jest to ujęte. To znaczy tak, także polskie pszczelarstwo rozwijało się do pewnego momentu bardzo dobrze, bo no jest wielu takich przewodzących profesorów, doktorów, którzy w miarę to wszystko jakby prowadzili prym, ale w pewnym momencie chyba to się zatrzymało. Chyba to jest... Czyli jeśli chodzi o naukę, to dalej polscy, no ciągle to nie, jakby nie przerwało, tak? Polscy naukowcy dużo publikują i bardzo ciekawych informacji, tylko stan jest taki, że większość tych informacji jest po angielsku albo nie jest dostępna dla normalnego człowieka, bo nie ma przydruków lub dostęp jest ograniczany poprzez wymóg posiadania kont no, tak zwanych paywalli, tak? Czyli miejsc, gdzie po zapłaceniu dopiero możesz się dostać do informacji. I to, co dochodzi do pszczelarzy, to są albo jakieś skrawki informacji udostępniane przez pszczelarzy, którzy coś przeczytali, to kwestie szkoleń, jak również polskie czasopisma, chociaż one też
mimo że posiadają radę naukową, też nie przedstawiają, może inaczej, wartość przedstawiają, tylko nie można ich porównać do periodyków typu American Bee Journal, gdzie tam jest no, naprawdę poziom pisma branżowego bardzo wysoki, tak? Bo tu nie mówimy o piśmie naukowym, tylko o piśmie branżowym. I tego w Polsce nie ma. Jest dużo, dużo takich rzeczy amatorskich, dużo informacji, które w jakiś tam sposób no, opisują wszystko dookoła, ale ten poziom jest no, moim zdaniem dostosowany do wiedzy, umiejętności większości pszczelarzy, tak? To też trzeba brać pod uwagę, że mamy w Polsce pszczelarstwo głównie hobbystyczne, amatorskie, takie dodatkowe, tak? A ilość pszczelarzy zawodowych, które się utrzymują tylko i wyłącznie z pszczelarstwa, jest no, niewielka. Tam jest ponad 120-150 osób, powyżej 300 rodzin. To są naprawdę niewielkie ilości no, w stosunku do Hiszpanii czy Rumunii, chociaż w Hiszpanii ten rynek trochę inaczej jest A, tylko skonstruowany. tak patrząc, wracając do tych naszych naukowców, no, czy oni nie poszli po prostu w tym kierunku, który, no, na który są granty? Gdzieś, gdzie za granicą można pozyskać jakieś dodatkowe fundusze, prowadzą badania w tym kierunku, a ten rynek nasz, takich mniejszych pszczelarzy, ale tak troszkę jest zaniedbany, bo po pierwsze właśnie trzeba mieć te dostępy do tej wiedzy, do tej płatnej wiedzy praktycznie. Trzeba znać język. No a przecież to są jakieś publiczne jednostki, które powinny udostępniać tutaj na naszym rynku. Tak. Ja cię rozumiem, do czego zmierzasz. Natomiast no, system jest tak zaprojektowany, jak jest. I tutaj nie można winić naukowców za to, że płaci się im za punkty, tak, w pracach i płaci się za publikacje i polskich periodyków naukowych jest niewiele, z tego wiem, że jeden chyba jest, jeśli chodzi o pszczelarstwo i który tam no nie jest na wysokiej pozycji, tak, wśród innych periodyków, także to też trzeba no, wziąć pod uwagę, tak, że nie być sprawiedliwie to ocenić. Natomiast ich prace no, są uznawane. Profesor Lipiński to jest guru właściwie żywienia pszczół, całej tej otoczki tak zwanego nutrition na zachodzie, tak? Tutaj ludzie, którzy w Kanadzie czy w Stanach, których znam, z którym utrzymuję kontakt, oni są wpatrzeni po prostu w to, co on robi. Obserwując Ciebie, można sobie wywrzeć takie wrażenie, że obserwujesz raczej tych za oceanem, tych gdzieś na zachodzie, a tak jakby troszkę pomijasz tych polskich naukowców. Odnosisz się często do tej zagranicznej wiedzy z Kanady, z Stanów Zjednoczonych, Australii. Tak, ale polscy naukowcy no, nie tworzą, znaczy nie opracowują prac takich, które mnie do końca interesują, wiesz. No, owszem, były badania i w latach 70., 80., tak, sporo teraz Uniwersytet Szczeciński robi, jeśli chodzi o zachowanie pszczół, ale to, co jest dostępne, no to nie przekłada się w żaden sposób na praktyczne wykorzystanie w pracy pszczelarza czy pracy hodowcy, tak? To co jest w ostatnich latach. Też na konferencje naukowe jeżdżę, puławskie konferencje, no tak zwane, w tym roku w Cieszynie jest w marcu, ale nie ma tam informacji na tyle, znaczy nie tyle potrzebnych, co dających możliwość bezpośredniego wykorzystania w pracy hodowlanej czy w pracy pszczelarza. No tak. Dobra, wracamy do ciebie na pasiekę w tym momencie. Odjechaliśmy trochę w stronę naukowców. Mamy teraz no, luty, połowa lutego, minęła połowa lutego. Masz jakieś, no na pewno, ty już na pewno rozpocząłeś jakieś prace, które mają wspomóc te pszczoły, które mają je troszkę pobudzić do tego, aby czerwić, aby troszkę się rozwinąć. Jakieś takie masz patenty, które mogą wspomóc, ale bezpiecznie wspomóc. I czy w tym momencie pszczelarz, który się nastawia na pożytki, powinien już ruszać pszczoły? Czy powinien już oczywiście tam zaglądać swoją drogą, ale czy już powinien stymulować, żeby już przygotować się na te pożytki? Znaczy, ja wychodzę z takiego założenia, że pszczoły na pożytki przygotowuje się w poprzednim sezonie, czyli sezon wcześniej, tak? I przygotowuje się rodziny,
pszczoły zimowe, które będą wychowywać to pokolenie wiosenne, żeby one to ostatnie zadanie, jakie miały, to wychować jak największą ilość pszczół letnich, które będą dalej rozwijać tą rodzinę. Natomiast jeśli chodzi o stymulację rozwoju, to wszystko zależy, wiesz, to nie można wprost powiedzieć, że tam położenie czegokolwiek, tak, podanie czegokolwiek, czy jakichś mikroelementów, czy kobaltu, czy soi, czy innych super ciast, tak, które się tam na rynku ostatnio pojawiły, czy to bardzo pomoże, bo to zależy od siły rodziny, jaka wychodzi z zimy, zależy od ilości patogenów, warozy, nozemy. Zależy też od jakości matki, zależy od umiejętności pszczelarza do oceny, tak? Zależy od ilości pierzgi, która jest w ulu, ilości miodu, tak? Właśnie, Czy, czy pierzgę to, czy możemy to czymś nie. zastąpić w tym okresie, czy to jest raczej takie? Wiesz co, pierzga, znaczy zastąpić można wszystko, tak? Kwestia na jak długo, bo to jest istotne. Jeżeli byśmy zastępowali pierzgę, to byłby taki zamiennik niedoskonały i zawsze czegoś brakuje i są takie tak zwany czynnik limitujący, który powoduje, że mimo dostarczania wszystkich elementów, które nam się wydają, że są potrzebne, czegoś brakuje do dalszego rozwoju i pierzga, no, jest najlepszym rozwiązaniem, a dużo lepszym rozwiązaniem jest utrzymanie bardzo silnych pszczół i posiadanie też pierzgi w ulu, no. A takim najbardziej jest oczywiście dostęp do świeżego pyłku, bo tutaj nie chodzi tylko o białko, tu chodzi też o różne mikroelementy, o dodatkowe elementy, które nie są dostępne w substytutach, kwasy jakieś organiczne. Tego jest mnóstwo, że do końca nie wszystko znamy, a przynajmniej nie znamy jakichś interakcji między nimi, które powodują właśnie rozwój. I no, zastąpić się nie da i to nie jest jakby celem. Wspomóc rozwój, tak, ale nie zastępować. No tutaj na pustyni pszczół się nie da wychować w miejscach, gdzie są braki w pożytkach lub jest susza pożytkowa czy susza pyłkowa, co jest jeszcze trudniejsze do No, tak jak zauważenia, teraz tak? mamy w tym momencie taki okres troszkę dziwny, trochę mało spotykany w całej Tak, ale Polsce. ten okres, wiesz, to takie okresy się Tak, zdarzały. właśnie No, też tutaj pszczoły, nie wiesz. wydaje mi się, że trzeba coś panikować, że to już tak będzie zawsze, bo kilkanaście ładnych lat temu też były takie zimy i to wraca jakoś cyklicznie. Dokładnie. Raz na 100 lat zawsze zdarza się sytuacja, gdzie są trudne lata, trudny rok, trudne lata, trudny sezon. Gdzie pojawia się, wiesz, dużo patogenów, pojawia się mało pyłku, pojawia się, nie ma nektaru, jest sama spać, czy właśnie anomalie pogodowe. Może nie w takim stopniu, jak są teraz, ale też nie aż tak odbiegające. I te pszczoły sobie poradziły, tak? Problem polega moim zdaniem na tym, że pszczelarze na siłę próbują te pszczoły utrzymać przy życiu, które no, nie potrzebują. A czy nie dadzą rady wytrzymać presji środowiska, tak? Jeżeli one się nie chcą rozwijać w obecnych tam warunkach, jakie mamy, to też sztuczne utrzymywanie czy rozczerwianie, wiesz, no, powiem ci trochę na przykładzie, mam sporo telefonów czy pytań, jak taką delikatnie rozkręcić rodzinę, niedużą, tak? Niedużych rodzin się nie rozkręca, to jest błąd logiczny, tak? Tutaj cały rozwój się prowadzi na silnych rodzinach, które już no, w styczniu są na 7, 8 na czarno, od góry do dołu, tak? Nie to, że elipse mają tam pod ramkami siedzą, czy uliczki się policzyło i w każdej widać pszczołę, to już jest uliczka policzona. Tylko te pszczoły, które siedzą od góry do dołu na 7, 8 ramkach Dadanta, czy na 10 wielkopolskich, takiej dużej sile poszły do zimy, tak były przygotowane. Takie rodziny się rozczerwia, takie rodziny się utrzymuje bardzo dużą siłę. Jest chyba takie sztuczne trochę przekonanie, że lepiej mieć więcej Tak, rodzin. Po co? Połącz dwie, tak, w maju tak. sobie Le odbierzesz ten lepiej. odkład. Nie będziesz miał problemu z tym, żeby ta rodzinka Dokładnie. w znacznie większej sile odebrać sobie odkład, który nawet jeszcze w tym roku przyniesie pożytku lipowego, czy późniejszych tam, jak są jakieś czy na Włocie, no, czy wrzosowiska, czasami gryki jakieś późniejsze. Dokładnie, także tutaj no, trzymanie na siłę ilości no, nie ma sensu. No Liczy jeżeli się. będziemy startować chyba teraz od tych 4-5 ramek,
No to jeżeli zrobimy dwie rodzinki, które mają po 4-5 ramek, mamy 9 ramek. Początek rzepaku, czy nawet jeszcze końcówka mniszka, już te pół nadstawki, jeżeli będą warunki, można coś pozyskać, co nie? I to jest tak każdy chce mieć tą ilość tych rodzin. No, ale to nie ilość nosi, No tak? Nie właśnie. ilość nosi miód, tylko jakość, ilość zbieraczek i jakość w stosunku do ilości czerwiu, tak? I to pogoda ma znaczenie, no ma wiele innych czynników, ale nie to, nie ilość, tak? Lepiej zawsze duża rodzina przyniesie więcej miodu niż średnia rodzina, tak? I to już dawno, dawno stwierdzono i czy Ostrowska, czy później, to jeszcze wiem, że badania czytałem parę miesięcy temu właśnie na temat różnicy w ilości wziątku pomiędzy średnimi rodzinami a dużymi rodzinami, gdzie u nas dalej jest przekonanie, że jak jest dużo czerwiu, dużo pszczoły, to one cały ten miód zjedzą. No to ma sens przy bardzo słabych pożytkach lub urywanych pożytkach. To znaczy tak, przy dużej ilości czerwiu mamy problem, jak mamy dużo warozy, bo to też jest jakoś tam powiązane. No to wtedy nie No, będziemy mieli tak czy inaczej pożytków, bo po prostu dokładnie, tu przechodzimy jest do cały czas tego. mnóstwo czerwiu, a mało tej pszczoły jest takiej lotnej, która jest długowieczna. Nie ma pszczół długowiecznych w przypadku wychowu czerwiu. To trzeba mieć na uwadze. Pszczoły długowieczne pojawiają się, kiedy czerwiu nie ma. I Tak, tylko też jeszcze dużo. krócej żyją, jeżeli mają warozę, co nie? Jeżeli mają wirusy. To właśnie to teraz dochodzimy do punktu, który no, staram się przekazać, wytłumaczyć. Jeżeli mamy porażenie w rodzinie powyżej 10, porażenie czerwiu warozą, może tak jaśniej będzie stwierdzić. Jeżeli takie porażenie czerwiu wynosi więcej niż 10%, to relatywnie, bo tutaj plus minus, tak? Tego też się nie da określić bez rozebrania każdej komórki, tak? Ale relatywnie powyżej 10%, co można skorelować z ilością osypu dziennego, czy w metodzie flotacji z ilością sztuk warozy na 100-300 pszczół. To ta rodzina jest już praktycznie skazana na gnięcie, tak? I od nas jako pszczelarzy no, powinno być wymagane, że nie powinniśmy dopuszczać do porażenia powyżej 10%. A dopuszczamy. Jako pszczelarze selekcjonujemy pszczoły nieodporne na warozę. To jest nasz problem obecnie, że cała hodowla. Inaczej, cały program leczenia, który nam się pokazuje, tak, który jest przekazywany czy na szkoleniach, czy w literaturze, nakazuje wyleczenie pszczół przed zimą, że to już jest za późno. I co my robimy poprzez leczenie tak późne, tak? Tworzymy populację warozy na bardzo niskim poziomie, czyli sterujemy wielkością populacji, która idzie do zimy. A w następnym roku następuje rozwój z powrotem warozy, czyli rozwija się wskutek no, namnażania w czerwiu i osiąga swoje apogeum znowu w granicach lipca-sierpnia i znowu zaczynamy leczyć. I cały cykl warozy. Ten szczytowy okres, gdzie ilość warozy zagraża dla przeżycia rodziny. Pojawia się późnym latem. Natomiast w okresie maj-czerwiec poziom porażenia jest niższy. Niski, on nie zagraża. Tam jest dużo czerwiu, dużo pszczoły, ale mamy czerw trutowy, tak? I waroza preferuje czerw trutowy ze względu na no, różne elementy od wielkości larwy po feromony i dodatkowe. I dłuższy okres inkubacji trutni. I truteń, który zostanie porażony warozą, on ma nie ma szansy kopulować, tak? I gdybyśmy przesunęli leczenie na lipiec, to okres największego porażenia
przesunąłby się troszkę wcześniej, na połowę maja, czerwiec. Znaczy, tylko to największe A porażenie prze. wtedy byłoby na trudniach, co nie? Byłoby na trudniach. Wtedy rodziny, które sobie nie radzą z warozą w sposób naturalny, czy to właśnie przez VSH, czy przez inne zachowania higieniczne, czy odsklepianie czerwiu, te rodziny nie przekazywałyby genów dalej do następnych pokoleń. Po prostu trutnie z tych rodzin kopulowałyby mniej. To nie można powiedzieć, że waroza by to wyeliminowała, te rodziny, tylko one kopulowałyby mniej z matkami, które pojawiają się w naszych, nasieniają się dookoła naszych pasiek, czy w naszych pasiekach, bo tutaj mogą dookoła dodatkowe matki się pojawiać, od naszych sąsiadów, tak? Ale jeżeli wszyscy działamy w tym kierunku, żeby ta waroza apogeum swego rozwoju osiągała w okresie później lipiec, sierpień, tak? To te trutnie, które z rodzin, które nie są odporne na warozę w żaden sposób, są bezpieczne, one kopulują chętnie z matkami i dochodzi do przekazania genów, właściwie nie przekazania genów odporności, tak? Bo jakby presja ze strony trutni, które nie posiadają tych genów, jest Ale to bardzo nie jest duża. powiązane z tym, że po prostu pszczelarze sami się w to zapędzili, że zawsze chcieli mieć takie super łagodne pszczoły. Przede wszystkim to był numer jeden. Ale wiesz, Sebastian, nie można, bo to jest taki mit też, wiesz, gdzie agresywna pszczoła to pszczoła bez warozy, to jest naprawdę mit. Tutaj nie ma to znaczenia. Agresywna pszczoła bardzo często znaczyła rojliwa pszczoła. A rójka jest mechanizmem obronnym, który też działa w stosunku do warozy, tak? Ale ponieważ jesteśmy pszczelarzami, a nie podchodzimy do pszczelarstwa w sposób naturalny, gdzie zostawiamy pszczoły i dajemy im wolną wolę, niech robią co chcą, uciekają, czy roją się, czy cokolwiek, tylko prowadzimy gospodarkę, to powinniśmy tą rójkę jakby naśladować, a właściwie naśladować, co się dzieje w przypadku rójki. I stąd może wynikać, wiesz, takie przekonanie, że pszczoły agresywne to pszczoły dobrze sobie radzące z warozą. Znaczy nie, ja zauważyłem, że agresja wzbudza się w momencie, kiedy jest porażenie, kiedy są wirusy. I wtedy nawet ta łagodna pszczoła staje się nagle tą Tak, agresywną pszczołą. to inaczej. Każda presja na rodzinę pszczelą powoduje stres. Każdy stres powoduje w jakiś sposób agresję. I tutaj może być i czynnik głodu, i przegrzania ula, zbyt częstych przeglądów, różnych dźwięków, warozy, ataku os, czy tam szerszeni, te pszczoły są cały, czy rabunków, tak, te pszczoły są cały czas pobudzone. Ale to też nie wolno tego upraszczać, żeby nie dojść do wniosku, że w przypadku pszczół agresywniejszych ta waroza jest mniejsza, lub w przypadku pszczół łagodnych waroza jest większa, bo te pszczoły w jakiś tam sposób nie chcą zwalczać, lub ich zachowanie powoduje, że zmienia się w którąkolwiek stronę poziom porażenia. Tutaj takie coś jest mitem i wynika trochę z błędnych obserwacji. No w sumie, no pszczoły mamy jakie mamy. Na tym rynku trochę ciężko przeselekcjonować to co się zamawia, to co się kupuje i co, jak tutaj się przestrzegać? Raczej chyba trzeba już walka z warozą to nie jest ten sierpień, wrzesień, końcówka sierpnia, początek września. Tylko chyba Walka to już jest. z war. Znaczy, ja mogę ci powiedzieć, jak my robimy, tak? Tylko To, wiesz, co na ciebie też. biorę poprawkę, bo ty jesteś jako hodowca, co nie? Czyli ty masz troszkę więcej możliwości, bo ty nie pozyskujesz pożytków. Tak, tylko że my odeszliśmy od 2 lat praktycznie od amitrazy. Odeszliśmy od No, taurofilatu, wiesz. zauważyłem ten trend w twoich. Jest różnica w ilości wychowanych matek, jest różnica też w zachowaniu pszczół, jest duża różnica w ilości trutni, które są bardziej skłonne do kopulacji. To jest też naukowo potwierdzone, ale wiesz, ja przeczytam coś, ale też muszę sobie jakoś potwierdzić, tak, żeby się upewnić, że takie coś Czyli co? Kwasy istnieje. organiczne, tymol w tym kierunku, czy jeszcze? Kwas mrówkowy, kwas szczawiowy i odebranie czerwiu. To, co my stosujemy. Mrówkowy metoda?
Mrówkowy, metoda na parowniku, najprostszym, najtańszym, najszybszym. W naszym przypadku jest to wkładka higieniczna. Można to zastosować na jakichś, nie wiem, materiałach chłonnych, ale takich, żeby one nie przeciekały. Kartoniki czy coś takiego, ja tego nie widzę. No, też stosuję i inna jest chłonność kartoników, a inna jest chłonność podpaski, tak? No To na jasne. te. I przygotowanie, podłożenie w 100-150 ulach to jest kwestia, no, około 1,5 godziny. To dosłownie jest sekunda, otwierasz daszek. Ja używam takiej, to nie strzykawka, kurczę, nie wiem jak to wam, taka gruszka jak do sosu, jak się piecze jakiegoś kurczaka czy tam mięso i trzeba pobrać sos pod tłuszczu, tak, i polać kurczaka czy tam przy pieczeniu. To jest taka gruszka z taką rurką śmieszną. To można w sklepach 4 zł czy 5 zł kosztuje w No ale sklepach z... masz kontrolę nad ilością wtedy? W tym jest jakaś Tak, znaczy, no, mezurka? generalnie wlewasz 40 ml Aha. wody, tak? Pociągniesz tą, to naciskasz tą gumkę, tą gruszkę, tak? Naciągasz tą ilość płynu, przytrzymujesz, zaznaczasz sobie markerem, na jakiej wysokości dociągnęło, do jakiego poziomu, tak? I to używasz do oznakowania ilości pobranego kwasu, tak? To jest najprostsza przy dużych. Jak szybko trzeba wykonać, no nie wyobrażam sobie z strzykawką biegać i naciągać ten kwas z butelki, to wstrzykiwać szczególnie. No ja szykuję sobie po 10 strzykawek i wtedy. No ale to wiesz, No wiadomo, to jest jakaś metody są. komplikacja. Kwas Nie mrówkowy no ma pewnie. też te 65 czy 85? 65. Jednak troszkę 85, ten. wiesz, jest, to trzeba. Za mocne uderzenie jest to pierwsze po Za odparowaniu. mocne uderzenie. Zawsze przy 80. Przy kwasie mrówkowym, kwas mrówkowy niszczy wszystko. To trzeba To to tak. powiedzieć, tak? Tutaj nie ma, że on jest nawarozę, pszczółki tam sobie dadzą radę. Nie, nie. Kwas mrówkowy niszczy wszystko, co jest w ulu, niszczy wszystkie grzyby, drożdże, dużo bakterii pozytywnych, które są potrzebne, pożytecznych, tak? Również działa negatywnie na matki. To już też w zależności od ilości tego kwasu, temperatury, kubatury ula, przepływu powietrza. Jest tyle zmiennych, że samo stwierdzenie tyle i tyle musi pójść, tak? Tyle wlewamy, taka temperatura, to trzeba obserwować, tak? Trzeba obserwować i zawsze zakładać, że straty jakieś będą. Bardzo szkodliwy jest, znaczy powoduje śmierć pszczół na wygryzieniu, 1-2 dni przed wygryzieniem. Jeżeli nad czerwiem znajduje się parownik kwasu, to dochodzi do po prostu śmierci tych pszczół. One będą się wygryzać lub zostaną wygryzane i widać tak na ramce wygryzione pszczoły z głowy właściwie pszczół, z wyciągniętym językiem, to języczkiem taki, to od razu widać, że to jest wina kwasu. Nie działa tak negatywnie na larwy, na młode poczwarki zasklepione, natomiast na starsze pszczoły, no już na wygryzieniu, plus na młode pszczoły. Ale to te, które są w najbliższym kontakcie, czy te Znaczy, po wiesz co, bokach jeżeli też? ramka do danta i położona jest podpaska, no to w połowie ramki te pszczoły są uśmiercone, tak? I to ja myślę, że tutaj kwas aż to nie jest bezpośrednio, tak? Tu nie działa jakby bezpośrednio. Opary, owszem, przechodzą przez zasklep, ale jest to, ani to szelf nie jest polany, czy nie ma jakiegoś tam bezpośredniego kontaktu. Po prostu, no, tak to działa. Nie wiem, czy to wynika z delikatności, tak, tych pszczół przed wygryzieniem, czy ich tam, czy układ oddechowy jakoś jest uszkadzany. W to się nie wgłębiałem. Zawsze jest z tym problem. Tylko w tym roku, w tamtym 2019, trochę zmodyfikowaliśmy metodę i używamy kwasu generalnie w rodzinach, zabieramy czerw z rodzin i leczymy czerw, tak, na tej zasadzie.
Czyli rodziny, które w lipcu, koniec czerwca, około 25 czerwca, u nas to się kończy lipa, mniej więcej 26-27 czerwiec, kończy się lipa i wtedy czerw jest zabierany. I albo idzie do odkładów, albo no, jeżeli jest ramka czarna, idzie do przetopienia razem z czerwiem i z warozą. I wtedy stosujemy kwas, tak? Wtedy idzie na pod. A jakaś eteryka, jakieś olejki eteryczne do Nie, kwasu, czy nie? Czy to nie ma nie ma sensu? skuteczności jakiejś opracowanej, opisanej, tak, olejków eterycznych w stosunku do warozy. Tutaj owszem, olejki eteryczne mogą zwiększać samoczyszczenie się pszczół, tak, to mogą zwiększać ruchliwość pszczół, która może powodować osyp warozy i to błędnie może przez pszczelarza być uznane. Natomiast no, w tym momencie nic, co realnie mogło być wykorzystane, nie istnieje i nie znam żadnych materiałów, które by to potwierdzały. No właśnie, powiedz mi, jakie metody są do kontroli porażenia, bo to jest. Chyba od tego trzeba zacząć To tutaj. przy każdej rodzinie Tutaj w praktycznie. metoda flotacji, no nic innego. Ja kiedyś cię krytykowałem za to bardzo, przyznaję, ale sam zacząłem stosować, bo tak myślałem, no ten cukier puder, przynajmniej wrzucam z powrotem te Ale pszczoły one i tak żywe. giną. One i tak giną. No giną. No. Przeszedłem do tej brutalniejszej troszkę metody, bo jednak ta flotacja, no co, uśmiercamy ten kubek pszczoły, czyli te 300 sztuk mniej więcej, Powiem plus minus. tak, można zastosować troszkę, tylko tu częstszą się wykonuje diagnostykę i można zastosować stop pszczół, tak? Stop pszczół bierze z ramki, nawet nie bierze z ramki z czerwiem, tylko bierze z zewnętrznych ramek. I tego nie porównuje z żadną tabelą. Jeżeli ty wykonasz flotację 4-5 razy w roku na danej rodzinie, to ty mając wyniki każdego badania, możesz określić cały momentum, czy ten rozwój warozy w okresie, w którym mierzysz, tak? Czyli masz, nie wiem, 3 sztuki na te 100, czy 2 sztuki na 100. No 3 na 100, no to w momencie, kiedy rodzina idzie w pełny rozwój, no to już jest moment krytyczny, bo i tak pod zasklepem troszkę tej warozy mamy Tak, więcej niż to, co ale jest na Sebastian, pszczole. zobacz, jeżeli masz 3 na 100, a w marcu masz 3 na 100 w czerwcu, 3 na 100 w lipcu, no to się powinien cieszyć, tak? No tak, to wtedy mamy ten jeden poziom cały czas. Dokładnie, a jeżeli ty zrobisz, wiesz. Tylko 3 na 100, czy nam wtedy już nie powinno się światełko zapalić, że już jednak trzeba coś zacząć działać? Powinno, tylko jeszcze raz wracam do tego, od którego momentu ty mierzysz to. Bo jeżeli ty mierzysz, masz rację, jeżeli ty zmierzysz, no w lipcu powiesz, ok, mamy na te 300 sztuk, wyszło nam 9-10 sztuk warozy, no to już wiemy, że jesteśmy prawie pod, dochodzimy do tych, Pod kreską. tak, pod kreską, już musimy zacząć leczenie. Metoda, która uważam powinna być stosowana obecnie, to jest oczekiwanie do okresu po lipie i zaraz po lipie zabranie całego czerwiu, tak zwana odwrócona No rójka. tak, tylko często jest tak, że po lipie już nie mają pszczół. Bo to jest taki Oj, pierwszy okres, kiedy znika to truteń. jest problem z, no, to zrobić wcześniej, to robić przed lipą. Nie, bo trzeba zacząć w kwietniu. Dobra, i okazuje się, że mamy no, zbyt dużo tej warozy. Kwiecień, No to maj. Sebastian, to wtedy wyłącza się rodzinę z produkcji, rodzinę się leczy. Tak jest. To kwas mrówkowy? Albo zabra. Ja ci powiem moje doświadczenie z tamtego roku, bo w kilku rodzinach podawałem kwas mrówkowy. Ja tak wcześnie kwasu nie podaję, bo no naprawdę on jest szkodliwy. To samo jest ze szczawiowym. Szczawiowy. Wiem. To znaczy tak, jeżeli chodzi o mrówkę, to na pewno zauważyłem to, że w momencie, kiedy rodzina miała iść w rozwój, wewnętrzny rozwój, już nie patrzyłem na to, czy będzie mi dawała pożytki, czy nie, po prostu trzeba ją z nią zrobić porządek. Strasznie dużo gubiła łuseczek woskowych. Czyli to co one i tak musiały spożytkować na to, żeby rozwijać się, żeby iść w węzeł, no to po prostu gubiły. Także mrówkowy moim zdaniem jest błędem Na na początku, początkowe leczenia w tak tak. wczesnym okresie. No ale rozmawialiśmy też ostatnio tak na Facebooku o kwasie mlekowym. Dla mnie to jest
Wydawało mi się, że jest skuteczny do pewnego momentu. Tutaj przy zabiegach przeciwko warozie nie możemy mówić o profilaktyce. W momencie, jak nie mamy czerwiu, to działamy specjalnie, po prostu albo izolator, albo właśnie zabieramy czerw i wtedy leczymy. Tak, tylko że samo zabranie czerwiu tutaj... No przerzucamy go gdzie ale indziej. Ale go możemy wtedy, wytopić. Możemy no go tak. wytopić. Możemy ten czerw zabrać do rodzin, wywieźć na inną pasiekę, zabrać razem z niewielką ilością pszczół, tak? Tu ilość wielkości dłoni na każdą stronę jest potrzebna do wygrzania całej ramki dadanowskiej, tak? Całej ramki pszczół. Także ta ilość pszczół jest niewielka. Możemy to wywieźć na inną pasiekę, pozwolić im tam się wygryźć, pozwolić im wyhodować swoją matkę i po 3 tygodniach od wywiezienia użyć kwasu szczawiowego. Podać 3-krotnie większą dawkę, tak? Podać tam 140-150 ml. Nie masz czerwiu, nie masz żadnej matki, która tam czerwi, bo na pewno one odchowają sobie jakąś, tak? Ale po 3 tygodniach nie będziesz miał czerwiu krytego na pewno w żaden sposób. Prawdopodobnie nie będzie żadnej matki, bo czerwiącej, tak? Czyli żadnego czerwiu nie będzie No tak, i no to tak. jest metoda do 99%. Tu jeszcze jest jedna rzecz, bo zobacz, masz warozę, która jest jakby wektorem wirusów, tak? I to, że my zabieramy ten czerw, cały czerw kryty, tak? Totalnie, kryty, odkryty, no, po prostu zabieramy czerw, to powodujemy wymianę pokoleniową pszczół. Zobacz sytuację, gdzie nie masz czerwiu, pszczoły przez jakiś okres, no póki tam no, kilku dni, zanim matka nie pojawi się, pojawi się pierwszy czerw do karmienia, ale nie wygryzają się nowe pszczoły, nie dochodzi ci nowa populacja pszczół. I te pszczoły, które zostają w ulu, one z pszczół krótko żyjących automatycznie przełączają się na pszczoły długo żyjące. Tak, nie ma wychowu. Bo nie ma wychowu, nawet jeżeli krótkotrwały, nie ma wychowu lub ten wychów no nie będzie przez kilka pierwszych dni, nie będzie też intensywny, bo może matkę izolować, tak? To jest jeszcze jeden plus, że możemy matkę izolować, wtedy te pszczoły się wygryzają, ale tu już te czerwi nie usuwamy. W momencie usunięcia czerwi nie musimy izolować, ale zostawiamy kilka dni, rodzina jest bezczerwiowa. Możemy wtedy zastosować właśnie kwas szczawiowy w polewaniu, kwas mlekowy, on nie śmierdzący, też działający negatywnie na grzyby, na bakterie w ulu, zmieniający jakby tą całą mikrobiotę w ulu. To jest bardzo istotna, bo ona jest antagonistyczna do patogenów, które są. I po zabraniu właśnie czerwiu pszczoły przełączają się na pszczoły, to tak uproszczenie mówimy, przełączają się na pszczoły długo żyjące i następuje wymiana pokoleniowa, bo pszczoły zaczynają wychowywać czerw w momencie, kiedy one zaczynają wychowywać czerw, bardzo, bardzo szybko giną po wygryzieniu się czerwiu. To jest takie, osiągamy efekt taki sam jak przy wyjściu z okresu wiosennego. Kiedy mamy pszczoły stare, zimowe, tak? One odchowują czerw i wraz z wygryzaniem się pierwszych pokoleń pszczół letnich, populacja pszczół zimowych spada i to drastycznie spada, ale wtedy spada ilość patogenów, które są w ulu, spada ilość warozy też, no bo tutaj jest udowodnione, że około 1-2% warozy migruje i nie wraca z pszczołami codziennie z ula, tak, z ogólnej ilości, czyli tam nawet przy izolacjach, zobacz, izolacja 3 tygodnie, no to masz około 30-40% warozy, która zostaje usunięta, no, wylatuje no, na pszczołach z ula i już nie wraca, tak? W tym okresie 3 tygodni, 21-22 dni. Jaki twoim zdaniem dla tych, którzy, no, jest wielu starszych przeraży i dla nich jest przerażające to, że mają złapać matkę, wrzucić do izolatora. Jaka metoda dla nich? Co oni mogą zrobić? Usunięcie czerwiu. Usunięcie czerwiu, metoda. Po prostu taki zabieg do topiarki słonecznej czy jakiejś innej i po prostu w ten sposób. Tak, ale też można ten czerw usunąć i podać go do ula, gdzie on tam gdzie się wygryzie, tak, na innej pasiece. Go przeleczyć, zostawić, niech one sobie matkę wychowają, później tą matkę wymienić, bo to matki ratunkowe nie do końca są. Znaczy, moją metodą do tamtego roku było tak, że
Zabieram czerw, poddaję świeżą matkę, nieunasiennioną, i wtedy tam się już wygryza w innym ulu. Tutaj ten jak gdyby się resetuje w jakiś sposób. Tak. Troszkę wtedy widać, że ta rodzinka troszkę przysiądzie. Ale ona... I to nawet nie zabierałem na inną pasiekę, bo po prostu niech ta stara pszczoła wróci, żeby je tutaj nie osłabić. Zawsze troszkę więcej tej pszczoły zabierałem. Razem z czerwiem. Razem z całym czerwiem. I po prostu część pszczoły wraca, część stoi tutaj na tej pasiece i później zabieram już, jak to się po jednym dniu unormuje, wywożę gdzie indziej i tam wtedy poddaję po tych kilku dniach nie od razu młodą matkę nieunasiennioną. No i wtedy mam ten czas, żeby to się jakoś z tym rozprawić. Wiesz co, ale tu masz zobaczyć, masz ryzyko, bo przenosisz, zabierasz czerw, zabierasz pszczoły i poddajesz matkę nieunasiennioną. I ten okres jakby bez czerwiu krytego będzie bardzo krótki. Bo zobacz, matka stanie przyjęta, przy dobrej pogodzie ona się unasi. Ale to wiesz, ja poddaję dopiero po 8 dniach. 8-9 dzień. Po ścięciu mateczników. Poddaję wtedy matkę. Tak, po ścięciu mateczników. No to myślę, że lepiej zostawić to jeszcze 2 tygodnie. Niech wychowają sobie nową, swoją, tak? Czyli po prostu już polecieć na tych matecznikach, które tak, ciągną. I w momencie, kiedy ta nowa, w sensie ratunkowa matka rozpocznie czerwienie, tą matkę po prostu znaleźć i wymienić na czerwiącą inną, przy okazji lecząc. Kwasem szczawiowym, no bo tutaj mrówkowy, szkoda czerwi. To też nie jest prawdą, że pszczoły, które są porażone wirusami, tak, one giną od mrówkowego i temu taki osyp jest. I sporo jest takich mitów, które tam powstają z jakichś obserwacji niepełnych lub błędnych. Ale tu... Dobra, a znowu szczawiowy, że podrażnia tutaj całe jelito. Szczawiowy pewnie, że i powoduje podrażnia. deszcz. No to nie ulega wątpliwości. No to, ale No, to kwestia wyboru. Jest wojna, są straty, tak? No to nie no można tak. tak... No tak, bo wtedy już walczymy Tylko na to, żeby żeby to pozbyć zrobić się z wirusa. głową, wiesz, no to co... Wiesz, co mnie przeraża, jak ja słyszę pszczelarzy, którzy mówią, okej, całą pasiekę odymiłem, tak? Całą pasiekę tam polałem kwasem, czy całą pasiekę cokolwiek. No właśnie, bo tutaj to wszystko są działania I takie profilaktyka, a nie przemyślane tak. działanie wcześniej zaplanowane i w momencie, kiedy jest problem, wtedy działamy, tylko działamy na całej pasiece. A to teraz w tym tygodniu im zrobię to. Dokładnie. Za 2 tygodnie, Dokładnie. Za 3, a dobra, to teraz nie ma zobacz, pożytku, masz dobra, a to sytuację, gdzie przywalę im jeszcze szczawiowym w tym momencie. masz rodzinę, która, bo tak dużo mówimy, wiesz, o selekcji przeciwko warozie, nieużywania chemii i innych rzeczy, ale masz rodzinę, która wykształciła, czy pojawiły się geny, które pozwalają jej przeżyć, czy utrzymać poziom porażenia bardzo nisko, tak? Na poniżej 10%, żeby ta rodzina przeżyła bez strat rozwoju, czy... Ale Tylko nikt tego nie sprawdza. Tak. Nie ma tej tak. selekcji. Ludzie po prostu lecą całą pasiekę i nawet jak ma te 20% tych matek, które by mogły sobie poradzić z tą warozą, która dawałaby w jakiś sposób sobie radę z tym roztoczem, no to i tak jest profilaktycznie, a wiadomo, im więcej dostanie zabiegów, no to tym matka jest słabsza, no i tym wcześniej ją trzeba wymienić, tak czy to... inaczej. Nikt nie prowadzi tak, w tym momencie. Tak. Mało kto prowadzi. Nie, jest. To jeśli chodzi o matkę, ale zobacz, no ja sprzedaję, znaczy dużo osób w Polsce, dużo hodowców sprzedaje, może ja bardziej promuję te pszczoły, ale sprzedaję pszczoły z VSH, tak, Varroa Sensitive Hygiene. To jest zespół kilku genów, które są odpowiedzialne za odsklepianie i usuwanie czerwiu porażonego płodnymi samicami warozy. Tak to można w skrócie. To jest jeden z elementów tak zwanego SMA, czy Suppression Mite Reproduction, ograniczania rozwoju, czy ograniczania rozwoju rozmnażania, tak, warozy. I nawet jak ktoś kupi taką matkę, to jak ta matka ma pokazać, tak, dalej, co ona potrafi, ona że ona nie ma możliwości non-stop leczona pokazania, razem bo ze po prostu wszystkim. idzie całą pasieką. Co z tego, że I, kupię taką matkę, tak, taką matkę, i po prostu... To co mówił jeden z kolegów na forum, że bardzo by chciał, żeby w Polsce tej VSH było dużo, żeby to rozchodziło się. No,
Okej, tylko że jeżeli pszczelarze będą leczyć pszczoły Czy tego potrzebują, czy nie? czy to jedna rzecz, i w złym okresie, kiedy w okresie jesiennym, późnoletnim, i zmniejszać jakby presję warozy na pszczoły w okresie zimowym i presję warozy na trutnie w okresie maja, połowy czerwca, no to dojdziemy do sytuacji, gdzie z jednej strony masz te rodziny, które pokazują geny VSH lub zachowanie SMA, i z drugiej strony masz rodziny, którym sztucznie nie pozwala się, znaczy sztucznie pozwala się przekazywać geny dalej, czyli leczy się pszczoły profilaktycznie i nie ma jakby selekcji pszczół odpornych lub dobrze radzących sobie z warozą, bo to też trzeba rozróżniać, że jakby Tylko do wiesz co? odporności nikt nie dąży. Ja sobie zrobiłem przez ostatnie 4 lata takie swoje małe doświadczenie na jednej rodzince, która wydawała mi się, że jest odporna na warozę. Przez poprzednie 3, no prawie 4 lata jej nie leczyłem i dawała sobie bardzo dobrze radę. Tylko tyle, że ta rodzinka była na 16 ramkach wielkopolskich i czasowo dostawała nadstawkę. Ona się sama roiła. Ale to widzisz, Ona. tu masz roiła. To jest słowo No klucz. bo ja celowo ją zostawiłem, bo to ja ją celowo zostawiłem, ja nie, praktycznie nic nie, przy niej nie robiłem. Ta rodzinka sobie od wiosny nie ograniczałem, nie zmniejszałem powierzchni gniazda, cały czas ta sama kubatura. Dochodziła w pewnym momencie do tego, że się zapchała, zalewała się. No wiadomo, świeża matka, stara wylatywała. Z roku na rok było bez problemu, żeby sobie poradziła ta rodzinka. Przez 3 lata tak, ja mówię, no to super, no to widzę matkę, mam dobrą, no to próbujemy ją teraz kręcić. Jak ją rozdmuchałem do 4 korpusów, no to ledwo zdałem sobie radę z warozą w tym momencie. Tak, ale gdybyś, zobacz, masz bardzo ważne dwa słowa. Pierwsza rzecz to rójka, czyli odebranie. Sporej ilości pszczoły Znaczy, lotnej. to To w działa. momencie, kiedy się zalały się miodem, czyli No, nie ma miejsca dla czerwienia. przerwanie czerwienia, pierwsza rzecz. Tak. Przerwanie czerwienia, przerwanie jakby cyklu. Zobacz, to jest nie tylko waroza, ale to są też pozostałe choroby. To już też jakby, kiedy nie ma karmienia pszczół, nie dochodzi do zarażenia czerwiu, tak? Bo pszczoła chora nie karmi. Młodych larw, nie No karmi tak. larw i też nie dochodzi do zarażenia czerwiu, czy nozemu, czy chorobami bakteryjnymi. Ale masz rójkę, czyli masz stan, gdzie rodzina się podzieliła, tak? Gdzie Tak. zabrano plastry z czerwiem, czyli te miejsce, gdzie jest najwięcej patogenów, możliwości, wiesz, rozwoju patogenów, to zostało zabrane. Tylko no oczywiście to rójka poleciała, nie ty zabrałeś, tak? Ale można to zrobić w drugą stronę, czyli zostawić, wiesz, dwie, trzy ramki z pokarmem, włożyć wędzę, sypać ile da się pszczoły z tych ramek, albo praktycznie wszystkie zmieść z ramek i zabrać wszystkie ramki z czerwiem. Wtedy matki nie szukasz, pszczół nie, czerwiu nie potrzebujesz, tak? To idzie albo do topiarki, albo idzie do rodziny, które potrafią to odchować, lub dosypujesz trochę pszczoły, żeby one to utrzymały temperaturę, żeby też nie doszło do zakażenia, jakichś warunków sprzyjających zakażeniu czerwiu bakteryjnego. I masz tą samą sytuację. I tu w sytuacji, kiedy rodziny dochodzi do rójki, czy sztucznej, czy naturalnej, dochodzi do odświeżenia i pokolenia pszczół, czy chore, porażone wirusami, czy bakteriami, stare pszczoły bardzo szybko giną. Następuje wymiana pokoleniowa, plus następuje odświeżenie plastrów, bo No tu, tak. tutaj to wiesz, no, pozbywasz się tych patogenów, powstaje nowe gniazdo. Bo czerwiu nie ma, lub czerw się wygryzł i jest puste gniazdo. Matka zaczyna od samego początku. Masz takie bardzo kompaktowe gniazdo, co jest bardzo ważne do utrzymania temperatury i wilgotności, zdrowotności tego czerwiu. No i zaczynasz, jak to się mówi, od początku, tak? Czyli najbardziej No tak. to co jest źródłem, może nie tyle źródłem chorób, co źródłem możliwości rozwoju tych chorób, czyli czerw po prostu zostaje przerwany na krótki okres, który z punktu widzenia pszczelarza nie ma. Potrzeba istnienia czerwiu w tym okresie nie ma takiej potrzeby, tak? Nie istnieje ta potrzeba. Bo jeżeli ty zabierzesz w lipcu na 3 tygodnie, to
rodziny i tak przygotujesz do zimy bez problemu, jeżeli matka zacznie czerwić się w granicach No tak. 1, 5 sierpnia bez problemu. A przy tych temperaturach i zmianach klimatu, co mamy obecnie, to będzie bez żadnego problemu. I wtedy zaczynasz, no jakby od zera, tak? Matka intensywnie czerwi, bo jest duża presja na wychów czerwiu. Startujesz na nowych plastrach, startujesz praktycznie zimowle z nowymi pszczołami, dużo warozy, które nawet może nie. Bo ja jestem za tym, żeby w ogóle odchodzić od jakiegokolwiek używania jakichkolwiek środków chemicznych, tak? Czy od kwasów, wiesz, po amitrazę, żeby w ogóle przejść na środki biochemiczne. To jest, wiesz, utopia trochę w obecnych warunkach, ale jest dużo instytutów, które to robią. I to jest droga, wiesz, i zobacz, wszyscy się opierają na tej odwróconej rójce, na odebraniu czerwiu, bo to nawet na izolacji, bo też dla dużej grupy jakby pszczelarzy izolacja jest takim wyjściem z przerwaniem tego rozwoju. Tylko że trzeba też pamiętać, że izolacja nie powoduje zabrania, zniszczenia. Znaczy, te ramki można zabierać, tak? To jest opcja, żeby te ramki, które się wygryzły, usuwać, tak? Ale dalej masz te patogeny, które krążą. Tu takie, przynajmniej na pierwszym roku, takie rygorystyczne, wiesz, totalne zabranie czerwiu będzie miało uzdrawiający, w cudzysłowie powiem, efekt na rodzinę pszczelą, która pokaże no, w następnym sezonie, jaka jest różnica właśnie między zdrową, zbalansowaną, bo tu też pojęcie zdrowej rodziny należy zrozumieć jako zbalansowanej, tak? Bo to zdrowa rodzina to nie rodzina bez patogenów, bo musisz mieć w ulu, są roztocze, jest ponad 100 gatunków roztoczy w każdym ulu, tak? Są bakterie, są wirusy. My znamy, znaczy mówimy, nie tyle znamy, co mówimy o tych bardziej zjadliwych, tak? Które są szkodliwe dla pszczół, ale tych bakterii jest mnóstwo, do grzyby, tak? Czy drożdże, no to wszystko to jest potrzebne. I teraz użycie kwasu mrówkowego, który sterylizuje prawie wszystko. Sterylizuje w pewnym Tak, momencie, co nie? świetny środek przeciwgrzybiczy. Kwas szczawiowy, jeden z lepszych wybielaczy drewna. Siliznę wybiela idealnie, grzyby, tak, to jest również stosowany do odkażania, tak, kwas mrówkowy. I do tego masz no, amitrazę roztoczobójczą, która wybija wszystko. Oprócz Varroa destructor też wszystkie inne roztocza, które w jakiś sposób pomagają rodzinie pszczelej na utrzymanie takiego balansu między tymi pozytywnymi i negatywnymi gatunkami tej mikrobioty czy mikroflory. To jest bardzo, bardzo istotne i tutaj no, jako pszczelarze powinniśmy dążyć do tego, żeby w ogóle ograniczyć Zminimalizować ilość używania tej chemii. zminimalizować lub wykonywać to Czy w ogóle. jednej, czy drugiej, czy tej organicznej, czy Tak, bo ta tej organiczna, drugiej. wiesz, no słuchaj, no to też dla No rodziny też uderza w pszczelej to. to jest naprawdę olbrzymi stres. Kwas mrówkowy czy kwas szczawiowy, tak? Nawet w sublimacji, bo to wiesz, to kwestia wygody jest, tak? Ale i w sublimacji, to gdzieś to osiada, Właśnie, to. sublimacja, te dostępne sublimatory są. Wiesz co, zastanawiam się nad zakupem na razie. Cena była troszkę za wysoka, żeby testować czy próbować. To dalej jest podawanie jakiegoś tam środka, tak? Owszem, to jest wygodne. Mówimy o sublimatorach, gdzie dochodzi z jakimś porządnym sterownikiem na 110 No albo właśnie, ale czy są 230. dostępne tutaj u nas w kraju, bo jest mnóstwo tych sublimatorów dostępnych po 300-400 zł, tylko czy A to ma ty sens mówisz stosowania? o tych No parownikach tak na to są gaz. parowniki, co nie? No. Na gaz, wiesz co? To są na gaz, są na płytce, tylko to wszystko przegrzewa. To do kwasu w ogóle się nadaje. Powiem ci do. Kwas szczawiowy to nie jest woda, która gdzie no powierzchniowo robi się Tak, 99 stopni i to odparowuje to, co jest wyżej. to jest w ogóle. Tylko jednak tam zachodzą reakcje chemiczne. Dokładnie. Tu nie ma sensu. To nie, bo to jest. Wiesz co,
gorszy od nieleczenia, czy jest złe leczenie. Także wiesz, na pewno część tego kwasu w dyfuzorze takim gazowym, gdzie jest jakaś pompka od samochodu, czy coś, część tego kwasu pojawi się, czy będzie miało efekt warozobójczy, tak, i część warozy spadnie, ale pszczelarz, który no, stosuje tego typu rozwiązanie, no, nie będzie miał świadomości, z jakiej ilości ta waroza spadła. I to jest no, moim zdaniem, nie jest to najlepszą drogą, tak? Tutaj zastosowanie przy podawaniu amitrazy w popularnych, już obecnie zakazanych środkach, niedostępnych w sprzedaży, tak, w oficjalnych kanałach, przy taktiku, no to się stosowało, bo ta amitraza w wyższej temperaturze podobno też nie rozkłada się tak szybko i podawanie tego do ula, wiesz, no, było wygodne. I naprawdę też to No stosowałem, tak, to zero to kontroli nad tym, ile tego tak naprawdę Tak, podałeś, nie? zero kontroli, ile Zero. podajesz, nie wiesz, co się To spala na z tą. sekundy, wiesz, i sobie możesz. Tak, co z tą Możesz naftą sobie się podzielić, spala. ile sekund dałeś do którego ula, a w ile czasu ci się odparował cały ten pojemniczek. Dokładnie, poza tym też No to jest patologia, bo moim to zdaniem to już wdychasz. jest patologia, jeżeli chodzi No ale to o zabiegi wiesz, na pszczołach. cena była dobra i cena jest dobra, tak? Takiego dyfuzora. Ludzie to kupują, do tego wiesz, no jest przekonanie. Dużo jest osób, które wprost twierdzą, że to działa. Nie no, na pewno działa, tylko... Tylko no to właśnie Tylko dalej. jakim kosztem, co nie idziemy w tym Tak, kierunku wtedy. tak. Także ja mówię, ja jestem przeciwny, wiesz, Dobra, stosowaniu a czegokolwiek. waroza się uodparnia, czy ją wyselekcjonowaliśmy? Uodparnia na amitrazę, na te Wiesz co, na środki. tafluvilat-flumetrynę odporność już jest, tak? I to jest znacząca. Ona tam może się zmienia w zależności od tego, jak duże było nasilenie, czy dawek, tak, czy nasilenie leczenia. Natomiast na amitrazę są badania, że jest oporność, ale mnóstwo badań jest, że nie ma, tak? I to w ten terenach gdzieś stosuje bardzo dużo. Amitraza no jest szkodliwa dla pszczół, tak? Tafluvilat, niedawno pisałem artykuł, opisywałem naukowy, gdzie pokazano toksyczność tafluvilatu w korelacji z środkami grzybobójczymi stosowanymi również w Polsce do zaprawiania zbóż, No tak. czy spryskiwania zbóż czy rzepaku. To jakby się wzmagał Tak, coraz mocniej. 1900 razy bardziej toksyczny jest dla pszczół, jeżeli jest podany z środkami grzybobójczymi. To jest po prostu. I teraz badania były. Amitraza jest najbardziej stabilna, tak? Czyli nie ma jakby zwiększenia jej toksyczności przy podaniu z środkami. Ale tam testowano kilka środków, wiesz, ochrony roślin, tak? Nie wiadomo, czy jakieś nowe, czy nowe w połączeniu czegoś nie powodują, czy też nie ma problemu z tym, że te środki razem łączone lub donoszone do ula, tak, nie wpływają negatywnie na pszczoły, nie upośledzają, czy nie powodują jakichś problemów z pamięcią, tak, z powrotem pszczół do ula, czy nie wpływają pozytywnie na rozwój nozemy większy, zjadliwość, no, mniejszą odporność pszczół na nozemę, tak, czy te pszczoły dłużej przeżywają, zaczynają błądzić. No, mnóstwo jest rzeczy, które Do nozemy będę chciał jeszcze wrócić za chwilę. No warto powiedzmy, no bo wyjaśnić. jest taka rozbieżność między Zachodem a tutaj naszymi stronami, bo jest amitraza, a tam mają kumafos. Wiesz co, kumafos w Stanach, ale to się odchodzi od kumafosu. Wiesz, kumafos też bardzo duża jest, wysoka oporność już warozy na kumafos i od tego się odchodzi. Wiesz, z kumafosem też jest zabawna sytuacja, że w polskim wosku jest bardzo dużo No kumafosu. właśnie. To jest sprawa importu wosku do Polski, który, no, wiesz, nie może być nielegalnego, bo to zawsze jakoś legalnie jest wprowadzany, tak? Natomiast jego jakość pewnie była niska, cena atrakcyjna, a w sumie nie przechodziło standardów,
którymś z krajów, a u nas przeszło, tak? I też nie wiesz, jak długo pszczelarze używali węzys, która była zanieczyszczona kumafosem. No, kumafos zostaje w włosku. On się chyba tylko On się coraz bardziej nasila, tak, on się kumuluje. kumuluje bardzo, bardzo On łatwo i to nie zostaje. odparowuje. Dokładnie, i zostaje. W Kanadzie, wiesz, odchodzi się od amitrazy, odchodzi się od kumafosu. Tam właśnie idą bardziej w sublimację kwasu szczawiowego. Czyli jest jakiś trend, że teraz idzie no, ogólnie, nie tylko tutaj w Polsce się zauważa, bo powiem Ci, że jakieś 3-4 lata temu niewielu nas było i zawsze był wielki, wielki sprzeciw ludzi, do których docierało, że stosujemy kwas. Słuchaj, tak, wiesz, problem z kwasami jest taki, że ich nie da się określić dawkowania jak w przypadku innych akarycydów, szczególnie syntetycznych, bo użycie jest bardzo zależne, dawka jest zależna od środowiska, od temperatury, od kubatury ula, od Wilgotność, temperatura, aktywności okej. pszczół, od no, wielu innych czynników. I nie można, wiesz, powiedzieć, tu wlej 40, a tu 50 na ramkę, tak? Przy szczawiowym jeszcze Tak, bo można. każdy szuka receptury, jak to zrobić, Dokładnie. ile. Zawsze jest pytanie, ile na jedną ramkę. Ramka Tak. wielkopolska, ramka Dadaw, ile na jedną ramkę. No. Ja jestem Odpowiedź. daleki od tego, żeby komukolwiek radzić, ile ma podać tego kwasu, no bo Tak, to jest tak zależne od odpowiedź wentylacji, od właśnie, wszystkiego, od właśnie jest, tętnicy. to zależy. To jest Dokładnie. mnóstwo współczynników, które no, po prostu trzeba być na pasiece i obserwować w danym momencie, jak się podaje, żeby samemu to po prostu się Tak, i zabrać, kiedy wyczuć. te pszczoły, no pszczoły nam pokażą, Tak. kiedy im to Momentalnie. nie To pasuje. jeżeli przesadzimy, to w ciągu. Tylko właśnie, bo ludzie chcieliby wrzucić i pojechać dalej. Wiesz, jest metoda, to w któryś uniwersytet rumuński to opracowuje teraz, metoda malowania czerwiu kwasem mrówkowym. No Czesi to zaczęli, Czesi tak robią chyba. stałfluwilatem. No. Oni robią Aha. stałfluwilatem. Oni Aha. właśnie w okresie wiosennym, Maverick jest stałfluwilatem, tak, Maverick, on jest komercyjnie dostępny. I malują roztworem właśnie wody z Maverickiem, malują każdą ramkę, tak, wkładają z powrotem i to przez zasklep to przechodzi, no bo tutaj jest ta jakby pomalowana duża jakby chłonność zasklepu i dochodzi to do warozy. A Rumuni wpadli na pomysł, że oni pomalują czerw. Tylko to robi się w ten sposób, że czerw zabierasz do odkładówki, zmiatasz pszczoły, cały czerw. Kryty, nie kryty, nie ma znaczenia. Zabierasz do odkładówki, odchodzisz od ula, tak, wyciągasz ramkę i malujesz pod kątem 15 stopni, pochylone, tak, żeby ten kwas do komórek się nie dostał, tak? Czyli gdzie masz czerw odkryty, żeby nie dostał się do komórek, to pod lekkim kątem się ustawia ramkę około 15 stopni i wtedy się maluje. To jest no, 2-3 sekundy, tak, przeciągnąć Ale ramkę. to nie pędzelkiem, tylko Pędzelkiem, to pędzelkiem, pędzelkiem. pędzelkiem. I 65%, 60-65 można schodzić niżej, podobno do 40% stężenia jest skuteczny. I to się wkłada z powrotem ramki do odkładówki. I te 15 minut nie zaszkodzi dla czerwiu odkrytego, te larwy przeżyją. One też nie są bardziej, znaczy nie uszkodzisz ich za pomocą no, pomalowania czy oparów dookoła. Jak tam oczywiście jakaś kropla się dostanie do komórki, no to tutaj no, nie będzie No szans, wiadomo. ale jeżeli to Ale to są będzie. pojedyncze sztuki wtedy, nie? Tak, i po 15 minutach wkładasz to z powrotem do ula. To jest, wiesz, jedna z takich innowacyjnych metod, no ale to pewnie ktoś już kiedyś robił, zawsze ktoś tam coś wymyśli, tak, takiego nowego, ale ta metoda przy małych pasiekach na pewno się sprawdza, a szczególnie będzie się sprawdzać przy zastosowaniu izolatorów, kiedy będzie izolator trzyramkowy, tak, i takie pomalowanie ściągnięcie matki do izolatora i następnie ograniczenie ilości czerwiu tylko i wyłącznie na tych ramkach na okres no, tam 10 dni. Po 10 dniach wypuszczamy i tak ta waroza zostaje już w czerwiu krytym. Zabieramy, malujemy, oddajemy z powrotem do ula. To jest taka z prostszych metod do zastosowania. W małych pasiekach, jeśli chodzi o kwas mrówkowy. Wtedy pszczoły nie mają kontaktu. Czerw oczywiście ten na wygryzieniu może być też uszkodzony, ale nie ma problemu z przypaleniami larw, tak, czy nie ma problemu z uszkodzeniem sterylizacją matki, czy też Powiedz mi, sterylizacją ula. ile razy w roku trzeba by było
robić kontrolę porażenia. 3 razy w roku starczą, tak? Wiosna, 5, ten czerwiec, aha, 5, czyli 5 razy. 10% jak... pasieki, 5, 5 właśnie, razy. Jaki procent pasieki? Wiesz co, my mamy dwie pasieki i na tej większej robimy na około 20 rodzinach. To jest tam wybrane są punktowo, które na rogach są. Ale to jest rotacyjnie, to nie są wyznaczone te same rodziny, tylko po prostu raz jedne, raz wyznaczone drugie. Te same rodziny. Aha, czyli chcesz mieć po prostu kontrolę nad tym, jak idzie rozwój tego. Dokładnie, bo wiesz, jeżeli pasieki są rozstawione, tak? Jeżeli tam jest odległość jakimiś, nie wiem, niewielkimi grupkami, ale one są rozstawione i całoroczne pasieki mówimy, tak? To wtedy można się pokusić, wiesz, o badanie wszystkich rodzin, tak? To też nie jest przy przeglądach, no to chwila, moment, ale jeżeli pasieki, ule są blisko siebie, u nas one stoją praktycznie obok siebie, 5 centymetrów tam tylko daszki jakby oddzielają, ale stoją bardzo blisko siebie w dużej ilości, no to wiadomo, że jeżeli porażenie jest w jednej rodzinie, no to jakby najsłabszym ogniwem, najsłabszą tą rodziną, tak, która będzie porażona, no to ona będzie tym najsłabszym ogniwem w pasiece i to po prostu trzeba wybrać, co chcemy osiągnąć, tak, do czego chcemy tą diagnostykę mieć. I my stosujemy właśnie 5-krotne mierzenie, jeżeli podejrzewamy, że rodzina, bo to też widać, wiesz, po rozwoju, że... Procentowo jak to u Ciebie wygląda? W którym momencie lampka się czerwona zapala, że... Wiesz co, procentowo to wygląda mniej więcej w granicach właśnie 3 sztuk na 100, tak? Czyli 3 na 100, tak? 3 na 100, czyli około 10, to jest najpóźniej, tak? To jest w okresie... Ale to już jest wtedy, tak, w tym momencie, tak, po prostu to już jest taki... dobra... I to też trzeba, no, brać pod uwagę, czy ten czerw, czy robiły z tego odkłady, czy jakieś były, nie wiem, uszkodzenie matki, że nowa matka była, że jest, no, wszystko trzeba brać pod uwagę, tak, bo to jest, no, też, żeby błędnych wniosków nie wyciągnąć, ale samo to, że widzisz, jak wzrasta ilość warozy lub spada lub utrzymuje się, to ma znaczenie, bo tu mówimy o rodzinach wychowujących, tak? No wiadomo, w reprodukcyjnych to troszeczkę inaczej wygląda, tam się inaczej, no tak, inaczej bada, a w ojcowskich to w ogóle już jest kompletnie, tutaj się jakby zaczyna, znaczy z czystą kartą od samego początku, tak? A powiedz mi, takie działania profilaktyczne mają sens, czy to jest... Znaczy, na przykład przegląd, pryskamy sobie kwasem mlekowym. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Ramka pracy? Ramka pracy, tak, ale jako ramka pracy, bo ramka pracy służyła od samego początku do oceny rodziny bez konieczności rozbierania gniazda. To do tego służy ramka pracy. Natomiast do wycinania trutni. Nie, trutnie są potrzebne w rodzinie. Pszczoły bardzo potrzebują wychowywać. Ale nie, chodzi o walkę z warozą. Chodzi o walkę z warozą. Bo wiadomo, że te trutnie... Ale to nic nie daje, no bo to będziemy w danym momencie wycinać, ale procentowo jaka to będzie ilość do reszty czerwiu, to też no nie wiemy. No, gdyby było tak, że 100% warozy, 99% warozy jest w trutniach, to jest super, tak? Wkładamy raz w sezonie ramkę jedną, wyciągamy, odsklepiamy. 4 takie zabiegi odsklepiania czerwiu trutowego po zasklepieniu i mamy po warozie bólu. No tak nie jest. Robimy dodatkową robotę, stresujemy te pszczoły. Plus jeszcze jest tego, że wycinamy ten czerw. Nie zawsze on ląduje w topiarce. Często on ląduje w jakimś wioderku. Często czeka sobie 2 dni, zanim go tam coś z nim zrobimy, tak? A nie daj Boże, ląduje na trawniku i to wiesz, to jest źródło chorób, tak? I to no tak. Trzeba wszystko tak brać, wiesz, ogólnie pod uwagę i nie wolno, wiesz, samo wywytne czerw. Wiesz, to też daje takie złudne poczucie bezpieczeństwa wykonanej
pracy, że zrobiłem wszystko, że te pszczoły, wiesz, będą zdrowe, bo wyciąłem czerw trutowy, czy wycinam i niech one tutaj się cieszą, bo warozy zabrałem. No to tak to nie działa. Szczególnie przy pszczelarzach tak zwanych, no, weekendowych, którzy, no, wiesz, pracują i w sumie sobota, niedziela mają czas na jakiekolwiek przeglądy, czy ocenę, czy sprawdzenie stanu rodzin. No tutaj takie działania typu, wiesz, wycinanie czerwiu trutowego może dać to złudne poczucie, że jest wszystko okej, okay, tak? A nie jest. I to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem, że dochodzi do pojawia się lipiec, sierpień i, wiesz, spada ilość czerwiu, matka czerwi zwalnia z czerwieniem i wtedy porażenie czerwiu wzrasta No bardzo tak. szybko i te pszczoły już się nie nadają do wychowu pszczół zimowych. Od tego trzeba zacząć. Nie mówię już tam o przyniesieniu jakiegoś późnego miodu, bo Masz to szacowanie na podstawie osypu na wkładkę warozy. częściej można też robić, bo wiesz, dużo, dużo, dużo masz materiałów, które ci mówią, ok, będzie 10 sztuk w ciągu dnia, to masz tyle i tyle, będzie 15, to masz tyle i tyle. Według niemieckich badań w Kirchheim, chyba Instytutu Kirchheim, przy osypie 10 sztuk dziennie masz już duże porażenie. I teraz robisz to w środku sezonu, tak? Robisz badanie przez 2 dni. W sobotę rano wkładam, no to właściwie powiem piątek wieczorem, w niedzielę wieczorem wyjmuję wkładkę, tak? Robię zdjęcie, sobie później obliczam, bo to na tej zasadzie dzielę na dwa. I wtedy mam osyp, dzienny osyp warozy. I to ci daje jakąś tam określoną wartość, tak? Ale jeżeli ty zrobisz tych badań 4, 5, 6, 10, załóż, co tydzień robisz, tak? I co tydzień robisz i robisz tylko w sobotę. Wkładasz kartkę z olejem No pod tak. dennicę w sobotę o 9, w niedzielę o 9 zabierasz i robisz zdjęcie i obliczasz. I później widzisz rozwój warozy w rodzinie, tak? Czyli wiesz, kiedy zastosować. Okej, okay, tu było tyle, ale tu jest więcej, tu jest więcej, tu jest więcej. Czerwiu jest więcej, fajnie, matka czerwi więcej niż waroza da radę skolonizować, czy kolonizować ze słowa, No. zarazić komórkę i dochodzi do zmniejszenia ilości czerwiu, a warozy, no, no, ilość się zwiększa, plus dochodzi jeszcze migracja z No tak, zewnątrz. bo tym takim momentem zazwyczaj, który uwypukla tą ilość tej warozy, to jest to, kiedy kończą się pożytki, kiedy kończy się truteń i Znaczy, wtedy nagle są wszyscy zdziwieni, że jednak te rodziny nagle zaczynają wiesz co, słabnąć. Chyba to jest powiązane bardzo mocno z tym, że znika nie, bo truteń, to ja bym nie? nie powiedział, że to znika truteń. Zmniejsza się ilość czerwiu, bo nawet bym nie dzielił tego, wiesz, na czerw trutowy, czerw pszczeli. Zmniejsza się ilość czerwiu w stosunku do ilości warozy i przez to więcej komórek z czerwiem zostaje porażonych, czyli dochodzi tam do rozmnożenia się samicy waro. Znaczy, nie chodzi mi o to, że sam truteń fizycznie znika, tylko po prostu matki już przestają czerwić trutowo. Bo jednak Ale w pszczelim przez ten też jest. okres. Naprawdę, w pszczelim też jest. Tak, nie, ja wiem, tylko chyba procentowo jednak jak masz. Jak tak, to, ale to Procentowo jest więcej jednak w tym trutniu, co nie? Sebastian, myślę, że tego się nie bierze pod nie bierze się pod. Zobacz, w zdrowych rodzinach powinno być w okresie letnim, inaczej, w zdrowych rodzinach pszczoły wychowują około 20% trutni, No czyli tak. osobników do łącznej liczby pszczół, tak, wychowanych. To tak do 20-30. I teraz nawet jeżeli ty zabierzesz te trutnie, to zostaje ci te No tak. 70-80% komórek, które mogą być porażone, tak? I to też na tym trutniu bezpośrednio się nie skupią, tak? Bardziej bym się skupił na tym, że ten trutnie był z rodzin, które sobie potrafią poradzić z warozą. I nawet chętniej i lepiej by było, gdyby trutnie był nie był wycinany, wiesz? Bo zobacz, jeżeli ty nie oceniasz, tak, porażenia i wycinasz czerw trutowy z rodzin, które
w których pojawia się Mhm. VSH, tak? Czyli pojawia się odporność w jakiekolwiek stopniu na warozę. Te pszczoły sklepiają ten czerw, one mają ten zdolny, są bardziej higieniczne, czyszczą czerw, który jest porażony w jakikolwiek sposób. To ty tym trutniom nie dajesz szansy na przekazanie genów No dalej. to Ale masz obok sąsiada, który. Ja mam sąsiada, który na wiosnę jedzie 3 tabletki, na jesień kolejne tam 5, 6 czy 7 nawet potrafi spalić w odstępie 2 dni. I on mówi, że ma super pszczoły, wiesz, i zdrowe pszczoły. Tylko jego trutnie mają większe szanse na kopulację z matkami niż moje trutnie, znaczy, no, niż na przykład twoje trutnie, no tak. kiedy ty No będziesz wycinał, tak. bo ich fizycznie nie będzie, tak? I nawet żebyś miał super pszczoły, czy własna selekcja, czy ściągane skądkolwiek, to poprawa jakby materiału genetycznego dookoła, tej witalności pszczół i odporności, no, różnych pozytywnych cech będzie ograniczona, no bo ty uważasz, zakładasz, przepraszam, zakładasz, że wycinanie czerwiu spowoduje zwiększenie zdrowotności No tak. rodziny, trutowego czerwiu. Co w niewielkim stopniu może tak, ale czy to jest warte, czy to, nie uważam, że nie. Że to jest troszeczkę za dużo jakby działań podejmowanych, a efekty nie Ciśniesz są takie. w tym kierunku, żeby jednak były te rodziny z podniesioną higienicznością i jednak dawać im szansę na to, żeby się wykazały w tym, że one Dawać są im szansę, z tą podniesioną odpornością na warozę. tak, dawać im szansę poprzez zmianę terminu leczenia i sposobu leczenia. Dać im szansę poprzez to, że usuniemy czerw z rodziny w okresie do końca lipca, połowy lipca, końca lipca. Usuwamy kompletnie czerw z rodziny i przesuwamy tym samym presję warozy na trutnie z okresu późnego lata na początek maja, bo wtedy do czerwca, bo wtedy pozbywamy się jakby trutni, które materiału genetycznego, niech tak można powiedzieć, który jest w powietrzu w okresie maja, bo truteń, który jest wygryziony z komórki, w której była waroza, on będzie bardzo miał utrudnioną możliwość wylotu i kopulacji, a jeżeli nawet uda mu się kopulować, to witalność jego nasienia będzie bardzo niska. On jakby nie przekaże tych genów dalej, tak? To nasienie, no, będzie martwe. I to też, zobacz też przy innych chorobach, czy przy oporności na grzybicę wapienną. Grzybica wapienna jest wszędzie, tak? Ona się pojawia, aktywuje jakby, tak? Kiedy są niesprzyjające warunki. I teraz pszczoły, które są higieniczne, tak? Wycinając czerw lub nawet to nie mają możliwości przekazania tych genów dalej, tak? Bo ten czerw trutowy, bez różnicy, co on sobą reprezentuje, znaczy, jakie geny sobą reprezentuje, jest wycina. Nie ma szansy na przekazanie genów tego dalej. Tomko, a co możemy powiedzieć o nowych produktach firmy Biovet, Apiflora, no a przede wszystkim o produkcie Apistym, który ma wspomagać nas tutaj przy walce z nozemą cerana? Nie wypowiem się, bo z tego nie stosowałem. Jeżeli to ma być na zasadzie, wiesz co, jeżeli to są środki oparte na zasadzie antagonistyczności do nozemy, czyli mikroorganizmy, które zmniejszają możliwość rozwoju, rozmnażania się nozemy poprzez zajmowanie środowiska, które nas zajmuje, to na pewno jest to dobry kierunek. Z drugiej strony większość pszczelarzy na zachodzie nie leczy nozemy. No, uważa, że takie rodziny powinny, które sobie. Tak, ale tutaj chyba w tym przypadku nie chodzi o leczenie, tylko żeby wzmocnić odporność, zwiększyć ilość bakterii chyba w jelicie pszczoły, No ale to. czyli taka jak gdyby profilaktyka, osłonka. No tak, no i przychodzi później pszczelarz i wali tymol z kwasem mrówkowym i wydał kasę na osłonkę, Aha, a później czyli wypalił wszystko, praktycznie co. jedno drugie może wykluczać, bo To tutaj dokładnie, to. dokładnie. Zobacz, chyba profesor Ptaszyńska to robiła badania na temat
wpływu pokarmu białkowego, tam chodziło o pyłek głównie, dostępności pyłku na rozwój nozemu, na przeżywalność pszczół, tak, porażonych nozemu. I tutaj no, w tym kierunku można iść, tam chyba te preparaty niektóre właśnie zawierają białko i mikroelementy dodatkowych aminokwasy i to jest jakiś kierunek, tak? Ale to trzeba też, no, znowu powiedzieć słowo, to zależy. No, zależy co, kto, gdzie stoi ta pasieka, jaki jest ilość pyłku, jaka jest, no, ilość innego pożytku, tak? Czy jest duże zagęszczenie rodzin, czy jest migracja między ulami, tak? To jest, no, nie mam zdania o tych środkach. Ja uważam, że wszelkie to samo dla ludzi dodatki no, nie zastępują zbilansowanej diety, tak? Czyli tu w tym przypadku zbilansowanych pożytków, gdzie są różnorodne pożytki. No powiedz mi, mikroskop na pasiece to już standardem powinien być? Powinien być już Podstawa. standardem? To powinna być podstawa. To jest mikroskop, najprostszy mikroskop, którym widać nozemę, to jest koszt rzędu bodajże 200 zł. Troszkę lepszy taki seminaukowy, szkolny, to jest kwestia 400 zł. Używany można kupić i próbkowanie nozemy, nawet jeżeli pszczelarz nie będzie potrafił ocenić, czy to jest serana czy apis, nie ma to znaczenia. Jeżeli będzie potrafił wyciągnąć, pokazać rozwój warozy, spor w polu widzenia, jak to się będzie zmieniało, to ma znaczenie. Natomiast czy tam będzie apis czy sarana, z No punktu tak, to widzenia już jest. pszczelarza, nie ma to, Zmierza to w tym samym kierunku, jakby nie patrzeć. dokładnie. I to zagraża zimowli czy rozwojowi w ogóle pszczół. I tutaj trzeba. Mikroskop to jest podstawa. Naprawdę. Nawet ci powiem, do oznaczania pyłku, tak? Da się No tak. pyłek sobie. To nie jest badanie odmianowości miodów, ale da się obejrzeć pyłek pod mikroskopem. Są tablice dostępne w internecie, gdzie można porównać ziarna pyłku między sobą, zobaczyć co jest, tak? I No tak. to jest. Nawet jeżeli w kołach, ja wiem, że część kół pszczelarskich już posiada mikroskopy, bo takie pobranie próbki z pszczół z zewnętrznych ramek, żywych pszczół, nie z osypu, nie z przedula, tylko z żywych pszczół, pobranie próbek naprawdę nie jest trudne. Tam jest 50 pszczół, z 25 robimy. Ja na którymś filmie na YouTubie wrzucałem, jak to robi się. To według Randy'ego Olivera robiono. On teraz trochę zmniejsza, bo nawet wrzuca to na mniejsze ilości. Na 10 pszczołach można to wykonać. Jeżeli to będzie badanie no, raz na 2 tygodnie, to przynajmniej widzimy, jaki trend jest rozwoju. Tak? I też pozwala zareagować, że coś się dzieje nie tak. Coś można podać, coś można zabrać. Tak? Czy właśnie podać ten apis tym? Chyba tak mówimy o tym środku. Tak, 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 tak. No, to. Ale wiesz co, to z tego co pamiętam, apis tym to jest na białku, wiesz? Api. Z tym poczekaj, zobaczymy. Ulotka. Apis tym, co to. A to chyba było na wzmacniający, tak? Wzmacniający odporność i to białko ogólne, tak. Wiesz co, badania Ktoszyńskie, zobacz badania, ona ładnie to opisała, że ilość i jakość pyłku, która jest dostępna dla pszczół, tak, pozwala na zwiększenie ich odporności, na wydłużenie ich życia z nozemą, tak, można tak to uprościć, tak. I tutaj właśnie podanie białka ma no, duże znaczenie i pomaga, tak, w tym, że te pszczoły przeżyją, czy mogą dalej przekazać, wychować czerw i przeżyć, czy zimę, czy jakiś okres, o którym sobie określamy. Ale no to nic nie zastąpi lepszego pożytku. A powiedz mi, wracając do Randy Olivera, wywrócił troszkę te 40 lat twierdzeń. Wiesz, nie, myślę, że on wszystko to zebrał w całość, wiesz, bo on to też tam nie.
nie opiera się na jakichś super, wiesz, swoich obserwacjach. Dużo, dużo jest odniesień do literatury fachowej, tak? Z tymi paskami, to też Ale dostał. nie. Chodzi mi bardziej tutaj o warozę, to czym się żywi. Wiesz co, to akurat nie Randy, czym się żywi, to Nie? Samuel. Samuel. Gdzieś już zapomniałem mojego Samuela, No co nie, to ale. ja mu to przypisałem w takim razie. A ty dla Randiego przypisałeś. Tak. Samuel. Nie, Jackson? Nie, nie Jackson, gdzie to nie ten. Samuel Vera. Ramsey, tak, Samuel Ramsey. To wiesz, no ale słuchaj, wywróciło. No, 40-50 lat temu możliwości techniczne naukowców no, były Ja dużo wiem, ja mniejsze. rozumiem, tylko przez te 40 lat nikt nie sprawdził tak naprawdę. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakaś istotna informacja, jeżeli chodzi o walkę z warozą. Bo tutaj mówimy, no wiadomo, Ale hemolimfa, tutaj ciałko tłuszczowe. czy ona coś zmienia z punktu widzenia pszczelarza? Pszczelarza nie, ale opracowywań walki z warozą na poziomie jakichś instytutów to chyba coś zmienia. Może tak, ale też zobacz, Wiesz, co nic, innego nic. mamy w naszym przypadku, co innego płynie w naszej krwi, a co innego płynie w naszym, jak gdyby naszą osłonką jest, co nie? No, trochę inaczej tam zbudowani jesteśmy, ale, No. No. myślę, że tutaj nie ma, samo to odkrycie nie ma aż takiego znaczenia, oprócz takiej ciekawostki, tak? Bo to, że ona żywi się ciałem tłuszczowym, witologeninem, tak, i spowoduje zmniejszenie, no to tylko potwierdza obserwację, że pszczoła, która wygryza się z komórki porażonej przez warozę, no nie spełnia swoich funkcji w ulu, tak? Nie jest ani dobrą karmicielką, zbieraczką, ani nie czyści ula, nie wykonuje swoich zadań jako w poszczególnych okresach życia. I tutaj no, dla pszczelarzy nie ma to znaczenia, czy ona Dla tym, czy pszczelarzy tym, nie, tylko mi chodzi nie, nie. właśnie o A tutaj. próbę walki z warozą, bo też się pojawiły jakieś, To powiem ci, pojawiły. trend walki z warozą w świecie naukowym dąży do bardziej naturalistycznego podejścia do tej walki, czyli wykorzystania mechanizmów, które już są, a nie wykorzystania nowych środków. Bo mimo, że firmy farmaceutyczne tworzą bardzo dobre środki przeciwko warozie, pszczelarze stosują aż za dużo tych środków, to dalej jest problem z warozą. Bo to, że stosujemy 10 razy Tak, Apivarol, tylko kwestia tego, w jaki sposób jest to stosowane. ja Czy ci powiem, ja jest. kupowałem 2 lata temu, w 17, tak, kupowałem rodziny od znajomego, który stosował taktyk na tekturkach, te typowe Leszka Folbarta tekturki, tak, tam 4 do 1, czy nawet 1 do 1. Smród niesamowity, w marcu rodzinę zabierałem, smród niesamowity taktikiem. Wyciągasz szamkę, tam biega waroza. I wiesz, jeżeli ktoś zastosował tak potężne stężenie, że ta waroza no, powinna tam, wiesz, sypać się szuflami, tak? A dalej mamy do czynienia z tym, że ona się znajduje na zewnątrz, tak? No I ją tak. widać, to w kilka sztuk było, czyli porażenie musiało być bardzo duże, to znaczy, że no coś gdzieś pominęliśmy, tak? Gdzieś był problem z zastosowaniem. I teraz dąży się do tego, żeby nie iść w stronę tworzenia coraz to nowszych akarycydów, które by zwalczały, tylko uniemożliwienia rozwoju, przerwania tego cyklu rozwoju warozy, czy to metodami sztucznymi typu właśnie te odwrócone rójki, No czy środków już mamy chyba dość na rynku, z którymi, dzięki którym możemy wystarczająco walczyć, nie?
Tak, Można dobrych, rotować te skutecznych. środki, jeżeli się chce, bo to też tutaj jest. Tak, Można można to rotować, trzy można razy w to. roku walczyć i trzy razy inny środek zastosować, jeżeli ktoś ma. Dokładnie. To jest to, co powinniśmy robić, ale przede wszystkim powinniśmy dążyć do Zmiany pszczoły. Troszkę. zmiany. Wiesz co, Może nie zmiany. samej pszczoły, nie zmiany pszczoły, tylko zmiany Zmiany selekcji w innym pszczelarzy. kierunku, bo do tej pory była Tak. miodność. A dołożyć do tej miodności, do tej łagodności, dołożyć jeszcze tą higieniczność. Albo wyciągnąć nawet przed te pozostałe Wiesz co, no tak, priorytety. tylko tutaj to nie tylko zadanie dla hodowców, ale to też zadanie dla pszczelarzy. Bo niezależnie jak dobre matki, jak świetnie wypadające w testach matki sprowadzimy czy sprzedamy, to i tak środowisko, w którym te matki będą tworzyły kolonie, ma bardzo duży wpływ na ich odporność, na zachowanie, na miodność, na wiele innych aspektów. I tutaj pszczelarze, owszem, powinni korzystać z materiału już selekcjonowanego, ale po to, żeby budować jakąś bazę pszczół, które są dostosowane lokalnie. Po to, Tak, żeby tak. kupować matki i te matki, aby dawały trutnie i dopiero trutnie unasieniały lokalnie no, stworzone czy wychowane pszczoły, tak, z rodzin, które się sprawdziły. Dlatego ja też na szkoleniach dużo mówię o tym, żeby hodować matki własne z najlepszych rodzin, które są w pasiece. Ale żeby określić, czy ta rodzina jest najbardziej higieniczna, tak, z innych, no to nie wolno stosować profilaktycznie środków warozobójczych czy profilaktycznie No właśnie, innych, tylko no wiesz bo co, tutaj tutaj. te szkolenia chyba też idą w tym kierunku, że cały czas mówią wszyscy o profilaktyce, o No, profilaktykach ale matki, także. co profilaktyka? Bo No wiesz, właśnie. profilaktyka na zasadzie higieny, no to nie jest, to jest higiena, nie profilaktyka. No to profilaktyka na zasadzie to spalenia w marcu apiwarolu, w maju apiwarolu, kwasu szczawiowego w No grudniu, a tak. no to nie jest I oprysk, profilaktyka. No. co przy przeglądzie po prostu opryskać jeszcze mlekowym, a później na No tak, koniec ale jeszcze równie dobrze mrówka. No to tak, no. można no, chlorem pryskać, można No nie, no pryskać. pewnie, wszystkim To to można. wiesz, to wszystko jakby nie ma takiego, wiesz, ujęcia no, holistycznego, takie słowo tam może nacechowane negatywnie trochę, ale nie ma takiego ujęcia właśnie, że to wszystko jest ze sobą powiązane i że coś, co zrobimy dzisiaj, skutki będą No widoczne za kilka miesięcy. każdy zabieg się odbija na pszczołach. Tutaj nie ma Dokładnie, dokładnie. czego. Tu trzeba w sposób. Zminimalizować i zoptymalizować, bo to jest. I iść w kierunku naturalnej ewolucji i naturalnego zachowania pszczół. Nie na zasadzie, co przeżyło, to jest ok, bo to nie jest dla pszczelarzy, tak? To jest dla ekologów czy dla osób, które tam trochę oderwane są. To tak się nie robi selekcji. Ona jest skuteczna, cholernie skuteczna, ale tak się nie robi selekcji. Ale iść w kierunku, że naśladujemy naturę, tak? Czyli u pszczół przede wszystkim rójka. Rójka, czyli przerwanie czerwienia. Wymiana pokoleniowa pszczół. Wymiana plastrów, tak? I to jest dla nas najważniejsze. A ponieważ jesteśmy no, pszczelarzami, to nie możemy dążyć do tego, że będziemy hodować pszczoły rojowe, bo to nie jest nasz cel. Naszym celem jest zebranie jak największej ilości miodu, tak? I tutaj Jasne. rójka zawsze jest katastrofą. To jest zawsze porażka sezonu, tak? Bo ta rodzina już czy ta, co się wyroiła, czy ta, co pozostała w macierzaku, ona nie będzie już miała takich wyników, gdyby się nie wyroiła. Ale zabranie czerwiu, czy izolacja matki, przerwanie tego czerwienia, wyrzucenie, utylizacja plastrów, tak? Odświeżenie gniazda, stworzenie takiego kompaktowego bardziej gniazda, nie dokładanie węzy na środek, bo to też to, co słyszę, dokładamy w środek gniazda, on szybciej odbudują. Tak, szybciej odbudują, ale to jest cały czas presja na tą rodzinę, tak? Ona odbuduje, ale Tak, część albo pszczół. rozbić co drugą ramkę, ten stara ramka węza, stara ramka węza.
Powiem ci, dobra matka bez problemu osiągnie kulę na cały korpus zadanta. No. Oczywiście tam nie będą wszystkie ramki, tam 100% z każdej strony, bo to nie, matematycznie nie wyjdzie, ale piękną kulę czerwiu osiągnie z dwoma ramkami od góry do dołu, zaczerwionymi środkowymi i później schodzącymi do zewnątrz. I tak to powinno wyglądać. I to powinniśmy jakby poszerzać, ale poszerzać no już po bokach, a nie poszerzać do środka, żeby te gniazdo cały czas było właśnie kompaktowe, nie było rozbite na czy dzielone w jakikolwiek sposób, bo to nie prowadzi do niczego dobrego, tak? Tutaj to jest przekładanie czerwiu, przedzielanie czerwiu krytego czerwiem odkrytym, bo to tak do tego dojdzie. W przypadku dzielenia węzą czy suszem, tak? To nie jest to, co No tak. pszczoły No nie, no jasne. naturalnie robią. Jest jeszcze takie pszczelarstwo z miłości, że ktoś ma sobie ulik przy domu i sobie go po prostu ma, czy to już jest niemożliwe w tym momencie? Znaczy Tak, to. czy to już, raczej chodzi o to, że po prostu taki, no jeszcze parę lat temu ludzie mieli, no mieli pszczoły sobie, A czy ci małą chodzi o. wiedzę, i jakoś to wszystko Nie, się turlało. nie, to już jest niemożliwe, ale to jeszcze jest wiele z aspektów się na to składa. No, od zmian środowiska, od zwiększenia się monokultur, pestycydów. Powiesz, po choroby tutaj, no nie wyobrażam sobie, znaczy, wiesz, nie wyobrażam, no zawsze może być taki ulik, gdzie rodzina się wyrajała, później wiesz, to co zostało wyrabowane przez osy, przez motylice i wiesz, myszy na końcu, i w następnym roku następna rodzina tam Następna wlatywała, rodzinka przyszła, nie? i to wiesz, I się to. kręci. I się kręci, biznes się kręci. Ktoś tam, kto nie zaglądał od lipca czy sierpnia, załóżmy, do rodziny, a zajrzał w maju, że znowu jest Ja rodzina, to. miałem takie coś, miałem za płotem takiego Tak, pszczelarza. No, udało mi się odkupić te ule. Mam, stoją, niezasiedlone, po prostu leżą w magazynku. ale to dla pszczelarzy to jest jednak problematyczne, no, moim zdaniem. Że taki sąsiad, tak, który coś takiego Nie, no robi, to ale. jest ciężka sprawa. Ale powiem ci, że w przypadku takiego pszczelarstwa ekologicznego, w cudzysłowie, bo teraz trudno ekologiczne, jeżeli mamy pożytki nieekologiczne, tak? No tak. Ale w przypadku, gdzie nie chcemy stosować chemii czy syntetycznej, czy kwasów organicznych, no to takie pszczelarstwo jest możliwe. No to wymaga trochę więcej pracy, dużo więcej pracy, ale jest Znaczy możliwe powiem i. ci, że jest możliwe, no przekonałem się na sobie, ale tyle, że po prostu nie można tutaj zbyt dużej ingerencji w tych rodzinach robić. To jest No każda ingerencja, wiesz, i każde. rozbudowa, Tak, tak, to. nastawianie się na pożytki. Nie, po prostu można pół nadstawkę sobie ściągnąć z rodzinki. Ona jakoś będzie się kręciła, bo no nie ukrywam, no kręciło mi się to przez 4 lata. A teraz chciałem sprawdzić tą matkę i jak A rozkręciłem ją na nie cztery korpusy, myślałeś. to już mam ją dalej, mam jak najbardziej, bo po prostu ratowałem ją tym, że zabrałem cały czerw. I ona jest. Nie użyłem w niej nic kompletnie. Zabrałem cały czerw. A nie myślałeś nad hodowlą, znaczy nad zwalczaniem takim rotacyjnym przy użyciu izolatora na 9 dni? Ja ci powiem to i o tej metodzie, w sumie jakby od strony technicznej to niedawno przeczytałem, natomiast my stosujemy jednoramkowe izolatory przy hodowli matek, No tak. bo pracujemy tylko na izolatorach. Taka matka jest 3 dni w izolatorze, później jest wypuszczana znowu na następną ramkę na izolator i to po prostu tak się kręci, tak? Jeżeli nie potrzebujemy, to ta ramka dalej ląduje obok i mamy po prostu takie ramki co 4, w sumie co 4 dni jakby zaczerwione. Powiem ci, metoda jest też w Niemczech opracowana, opisana przynajmniej, może opracowana była gdzieś, czy wymyślona przez kogoś innego, ale metoda polega na tym, że na początku lipca matkę izolujesz w izolatorze jednoramkowym, tak, i trzymasz ją 9 dni. Tam się cały czerw dookoła zaczyna wygryzać, sklepiać, wygryzać, ale trzymasz ją 9 dni i bierzesz tą ramkę i ją wkładasz przed izolator, a do izolatora wkładasz następną. I też trzymasz 9 dni. Po 9 dniach
tą pierwszą ramkę usuwasz totalnie, zmiatasz pszczoły, ramka do topiarki. Tam idzie prawie cała waroza, zaczyna wchodzić już dookoła, wszystko masz wygryzione. Jedyny czerw, który jest, to jest na tych dwóch ramkach. Po 9 dniach zabierasz ramkę znowu przed i dla matki dajesz trzecią ramkę. Czyli już jedną ramkę usunąłeś z czerwiu krytego, mija już, to jest 18 dzień, wkładasz kolejną ramkę, ta ramka idzie przed izolator. W 27 dniu zabierasz ramkę z izolatora i tą, co była druga, wyrzucasz, a matkę wypuszczasz już kompletnie, gdzie ona chce chodzić, tak? Już nie ma znaczenia. Ale wtedy w tym ta ramka, która jest trzecia z izolatora, ona idzie, ląduje nas tam na środek gniazda i to jest jedyna ramka z czerwiem odkrytym przez kilka dni. I ona ściąga całą warozę, jeżeli jakakolwiek została, ściąga całą warozę do siebie, do środka, płodną warozę, bo to ma znaczenie, bo może być też, to jest ważne przy badaniu, że może ci się pokazać waroza, która jest, nie jest płodna, tak? I jeżeli nie masz wzrostu populacji warozy, no to możesz domniemywać, że część tej warozy jest bezpłodna, tak? Czyli nie rozmnaża się. Bo to No też tak, ale wiesz. to wykonujesz ten zabieg już praktycznie kiedy? Po sezonie? To jest lipiec. To jest lipiec. To już jest lipiec, no właśnie, to już jest. Zobacz, ale masz To 27 już wtedy dni, czy troszkę miesiąc przyciemniają te czasu, pszczółki, no i później oczyścimy je i mają kiedy. sierpień, wrzesień, październik. Tak, ale ta matka, pierwsza rzecz, nie przerywa w ogóle czerwienia. No Non-stop tak, czerwi. no tak, bo musi być. Nie ma problemu z jej przyjęciem po wyjęciu z izolatora, bo pszczoły mają cały czas z nią kontakt. Pozbywasz się całej warozy, która jest w ulu, bo ta trzecia ramka zabiera już prawie wszystko. I zostaje ci okres jeszcze bezczerwiowy, bez czerwiu krytego na tej zasadzie, No tak. po 27 dniu, gdzie możesz polać jeszcze pszczoły kwasem szczawiowym. Lub No spalić tak. tabletkę piwarolu, lub cokolwiek. Tu już zastosowanie leków jest dowolne według pszczelarza. Ale przez 27 dni łapiesz tą całą warozę, którą W masz tych w dwóch ulu ramkach. i na dwóch Trzech. ramkach, tak? No No. trzech, no bo No, trzecia też trzecia idzie do też. No. wyrzucenia. Trzecia idzie do wyrzucenia. Ale to jest, no też jest o tyle dobre, że ograniczasz ilość czerwiu, czyli ten pożytek, nawet późniejszy jak pozyskujesz, to masz więcej zbieraczek, tam masz mniej Czyli można czerwiu, już tak? to zacząć robić na lipie, w trakcie. Ja myślę, że to można byłoby w połowie czerwca, 10 czerwiec, no to można byłoby robić. To jest w Polsce. I wtedy według, wiesz, no, niemieckich badań, no to jest jedna z lepszych metod do w ogóle niestosowania jakichkolwiek akarycydów, niczego. No bo tutaj masz biologiczną metodę usuwania i to usuwasz w regularny sposób, plus usuwasz bardzo dużo warozy, która jest porażona wirusami, tak? Czyli tutaj się pozbywasz tego w ogóle z ula, bo usuwasz jakby cały czerw, nie? Na zasadzie, że wszystko się wygryzie, matka, wiesz, i później leczymy, matka sobie poizolowana jest, tylko jakby waroza wchodzi chętnie do środka i do komórek i następnie te plastry usuwasz. Też przy izolacji i przy izolacji w izolatorach, tak? Czy nawet przy usunięciu czerwiu, czy wymianie matki, to co mówisz, że podajesz nieunasienioną. Z warozą trzeba pamiętać jedną rzecz, że żeby waroza, która nie ma możliwości rozmnażania się w czerwiu, dochodzi różne zmiany w niej fizjologiczne, tak? I później, że się pojawia czerw, to ona też potrzebuje 2-3 tygodni na to, żeby z powrotem te zmiany fizjologiczne pozwoliły jej na rozwój, na rozmnażanie się w czerwiu. I to jest na wiosnę, że pierwsze dwa, Czyli co, czasami ona nie trzy. wchodzi w tym momencie do środka, do komórek? Ona wchodzi albo się nie Wchodzi. rozmnaża. Albo wchodzi i się nie rozmnaża, czyli nie, to musi minąć jakiś czas od przerwania, zanim ona ruszy z powrotem na pełnych możliwościach rozmnażania się. I to jest identyczne z wiosną, że masz 2-3 cykle, gdzie niby dużo jest warozy w rodzinie, ale ona się nie namnaża. No Dopiero tak. później pojawia się to, zwiększa się tempo rozwoju, tak, rozmnażania. A powiedz mi, tak faktem jest to, że skrócił się troszkę ten okres rozwojowy warozy, że ona potrzebuje mniej czasu do. Ale to myślę, że no pewnie są metody, żeby to określić, tak? No Ale tak, bo to wszystko jest takie na podstawie wiesz. obserwacji tego, co się dzieje na plastrach, ale chyba raczej. No tak, u mnie może być krócej, a u ciebie może być dłużej, tak? Kwestia godzin, no to ma dnia.
ma znaczenie? No nie. Nie, aż Nie. takiego myślę, że nie ma. To tak nie. No jakoś nie widzę, żeby to miało dla nas jako pszczelarzy znaczenie takie no, To wspomagające znaczy, bo leczenie. Czy... zastanawiam się, co się dzieje, że ostatnio. Kiedyś było tak, że raz na 5 lat się coś tam działo, że taki był rok jak ubiegły, że taka. No bo wydaje mi się, że w tym roku bardzo dużo pasiek poleciało. Procentowo, jeżeli chodzi o ubytki na pasiekach, bo niektórzy mi mówią 50, 60% w niektórych miejscach, także spadki mają niektórzy bardzo duże. No a te lata się jak gdyby. Kiedyś to było rzadziej. Trafiało się, bo zawsze była mowa, że to CCD, że jakieś co 5-6 lat, a teraz już tak co 3 lata się tak trafia, że. Ale zobacz, warozę ma, tą nozemę mamy od 2005. No zdiagnozowaną, co nie? Seranę. No tak, ale to może powiedzieć, że No. wiesz, niezdiagnozowana była przed No tak. wojną, tak? No to takie, wiesz, gdybanie, tak? Mówimy, że No tak, od no tak. 2005 i nowe środki ochrony roślin. Też nie wiadomo, co jest w wiesz, lekach jakichś może importowanych. Czy środki ochrony roślin nie pozostają w syropie, czy w cukrze, tak? No tak, to trzeba, po prostu trzeba uważać, co się stosuje To w tych ogólach, bo. poza tym też zobacz, jaki jest rozwój internetu. To, że wcześniej nie było tyle informacji o tym, o upadkach, to nie No znaczy, że ich tak, nie że ich nie było. było. To też można to brać pod uwagę, bo tutaj to, co profesor Topolska robi, SGGW, te badania rodzin, tak? No ja tam staram się to wypełniać, ale wiem, że ta ilość próbek to nie jest w dziesiątkach tysięcy. To mówimy tam na jakiejś dużo mniejszej liczbie, tak? I też nie wszyscy to wypełniają. I porównanie, bo wiesz, jak ktoś powie, o, to jest, czytasz, że o tyle się osypało, bo do mnie też dzwonią pszczelarze, o, panie Tomaszu, tu kolega tyle, ja tyle, jak u pana, i tak, wiesz, rozmowa między pszczelarzami. Ale to też jakby kontakt z ludźmi troszkę inny był, między ludźmi, tak? I może to jest, no ale to mówię, środowisko się zmienia, klimat się zmienia, te pszczoły też się zmieniają. Nasza jakby selekcja też prowadzi do poprzez właśnie tą profilaktykę, tak w cudzysłowie, stosowania akarycydów, czy innych środków, czy innych dodatków. To wszystko kiedyś wychodzi, tak? Narasta, narasta i w No. końcu bum. Dobra, Tomek, chyba dzisiaj już nie porozmawiamy o hodowli, a to jest dosyć ważne, ale mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w któryś dzień, bo mamy w tym momencie prawie 2 godzinki rozmowy, także wydaje mi się, że hodowla powinna być chyba na osobnym temacie. Ale muszę podpytać o jedną rzecz, o sokółkę. Jak idzie praca nad tą pszczołą? O linię Sokulska. Jest to linia krzyżownicza, to jest Alpejka i Nieska, tak, bo korzystamy z materiału Krzysztofa Loca. Druga zimowla. Ocenialiśmy według zimotrwałości i pozyskanego miodu i rozwoju. Przeszliśmy do drugiego etapu, troszeczkę zmieniamy, dodajemy nową. Dodatkowe geny, tak, nową linię, to jeszcze jest jeszcze nie wpisane, także nie chcę jeszcze o tym mówić. Ale to hodowla krzyżownicza, no tutaj Ale czy to te już stara. ten, czy już jest do nabycia, czy w tym roku już będzie, czy Jest, jeszcze ten? jest, nie, no nabycia i w tamtym roku była, bo mamy od 2018 w sumie. No cały czas selekcjonujemy, jest kilkanaście rodzin, które są zgłoszone i po tych rodzinach oceniamy. No, taka papierkowa robota po prostu. Otwieramy, oceniamy, sprawdzamy, mierzymy, ważymy, tak? I na podstawie tego wychodzi nam, które matki idą do dalszej hodowli. Co planujemy, to dodanie oceny higieniczności. I to A część to będzie w krainka, tak? kroinka, To jest tak. pszczoła Część będzie krainska. w pintestach. No, wiesz co, w Polsce tylko krainki w sumie są w programach hodowlanych. Tam jest Włoszka, jest trochę Kaukaza, melifera, ale to są tylko i wyłącznie doskonale rasy. Natomiast programy takie doskonalące to są na krzyżówkach. I chcemy właśnie dodać możliwość oceny higieniczności. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Także wiesz, ocenę higieniczności będziemy robić, ale to dalej jest krainka bardzo, bardzo podobna do
Alpejki, program krzyżowniczy. Jeszcze na własną linię za wcześnie. Z drugiej strony też nie. Nasz profil, wiesz, biznesowy bardziej nastawia się na produkcję niż na hodowlę. Bo no, nie wyobrażam sobie, wiesz, prowadzenia dużej hodowli na ocenie, nie wiem, 100-150 No rodzin, tak. a jednocześnie prowadzenia wysokotowarowej produkcji matek. To jest chyba, że wiesz, ludzi zatrudniasz do oceny, ludzi do produkcji i jakoś tam to nadzorować, no na razie poza naszymi możliwościami, także opieramy się na sprawdzonym materiale Ale od myślę, że do innych tej hodowli hodowców. na pewno jeszcze wrócimy przy następnym spotkaniu, jeżeli będzie taka w niedługim Wrócimy, czasie możliwość. bo tu dużo o selekcji możemy porozmawiać i selekcji No. prowadzonej przez pszczelarzy. To jest chyba ważne, bo samo przez hodowców to każdy ma swoje, ale to, co pszczelarze mogą Jasne. robić, Także to jest też na bardzo pewno jeszcze istotne. wrócimy. Dzięki Ci wielkie za te 2 godziny czasu, Super, które Sebastian, razem dziękuję Ci tutaj bardzo. spędziliśmy. No, dzięki. Przyjemność. Dziękuję ślicznie. Trzymaj Wszystkiego się, na dobrego Ci razie. życzę. Cześć, hej.